do porządku obrad. Tak, mieliśmy omówić jedną kwestię, którą wczoraj rozpoczęliśmy. Rozumiem, że to prawda. Jeżeli ten pierwszy punkt będzie, że tak powiem, w nazwie sprawy różne, to wtedy nie będę zgłaszał wniosku. Tak. No ja nie zgłaszam, bo zawsze tak elegancko najpierw Państwu posłom chcę dać możliwość, natomiast ja sam też chciałem zgłosić, żeby dodać sprawy różne w pierwszym punkcie. Okej, dziękuję. Czy jest sprzeciw? Nie widzę. Jakieś inne wnioski? Nie widzę. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad. W sprawach różnych mamy wczoraj przedstawiony Państwu projekt uchwały o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Tak jak mówię, wczoraj go już omówiłem, przedstawiłem. Dotyczy on działań pana ministra Rostowskiego i panów wiceministrów Kapicy, Grabowskiego i Parafianowicza. W największym skrócie chodzi o wytworzenie takiej oto sytuacji, kiedy to przez 2,5 roku jednocześnie zniesiono obowiązek składania zabezpieczeń w procedurach importowych i uproszczonych. To była nowelizacja artykułu 33a ustawy o VAT i rozporządzenie ministra finansów. I jednocześnie Polska nie przystąpiła do sieci Eurofisk, do obszaru wymiany informacji właśnie o procedurze 42, no, ponieważ tutaj te oszustwa, wyłudzenia zawsze ze swej istoty tej procedury mają charakter taki, że towarzyszą pewnym, przynajmniej deklarowanym obrotom transgranicznym, no to żeby sprawdzić i wykrywać tego rodzaju przestępczość, zwłaszcza w przypadku braku zabezpieczeń, niezbędna była wymiana informacji ze służbami skarbowymi innych krajów. Temu służyła właśnie sieć Eurofisk, a Polska do niej w tym obszarze wówczas nie przystąpiła. Proszę, najpierw głosy w dyskusji dotyczącej tego, a potem, jeżeli jakieś inne jeszcze sprawy bieżące, to będziemy rozpatrywać. No tak, postaram się w miarę krótko, jakby z góry zdając sobie sprawę z końcowego wyniku głosowania, tak jak we wcześniejszych takich wniosków, które Państwo przedkładaliście. Więc bardzo krótko. Należy pamiętać, że Eurofisk nie był jedyną płaszczyzną współpracy wymiany informacji w zakresie VAT. Główną drogą wymiany była współpraca w ramach VIS. Obszary Eurofisk były pomyślane jako instrumenty ostrzegania. W przypadku Polski zasadnicze znaczenie zarówno w obszarze dedykowanym procedurze 4200, jak i w obszarze dedykowanym obrotami samochodowymi miało uczestnictwo Niemiec w tym mechanizmie. To był bowiem rynek pochodzenia ogromnej większości sprowadzanych do Polski samochodów używanych. Niemieckie porty były również głównym miejscem odpraw towarów w procedurze 4200. Tymczasem w okresie objętym zawiadomieniem w obszarze samochodów Niemcy nie zgłosiły uczestnictwa, a w obszarze 42 tylko jako obserwator. Z tego powodu informacje w Eurofisk były w mojej ocenie niepełne, nie zawierały danych z najważniejszego rynku Unii Europejskiej. Nie znaczy to, że nie prowadzono wymiany informacji z niemieckimi władzami podatkowymi. W zakresie obrotu samochodami na przykład prowadzone były bardzo intensywne działania kontrolne, w ramach których pozyskiwano ogromne zasoby informacji od tamtejszych władz. Informacje o działaniach są w sprawozdaniach z kontroli skarbowej. Podobnie formalne nieuczestniczenie w obszarze Eurofisk nie zamykało drogi do wymiany informacji z innymi władzami podatkowymi celnymi. Taka wymiana miała miejsce i wbrew twierdzeniom autorów zawiadomienia Polska nie była pozbawiona dostępu do informacji. Teraz swoją drogą ciekawe jest, dlaczego niemieckie kierownictwo resortu finansów z tamtego czasu nie jest obiektem takiego samego zawiadomienia tamtejszego odpowiednika. Przecież nie przystąpiło, czyli posługując się tą retoryką, zaniechało do dwóch obszarów Eurofisk. Brak jest wyliczenia kwoty rzekomego uszczuplenia. Brak wskazania przepisów, które nakazywałyby podjęcie zarzucanych w tym zawiadomieniu działań. Zawiadomienie oparte jest na pojedynczych pismach urzędników Ministerstwa Finansów, którzy mieli wątpliwości co do danego rozwiązania. Komisja w mojej ocenie powinna zatem ich wezwać. My się umawialiśmy, że będziemy przesłuchiwać świadków do 24 lipca, jeszcze parę dni zostało, i zadać im pytania, które tutaj się pojawiają u autorów tego stosownego zawiadomienia. Komisja, opierając się na jednym piśmie urzędnika mającego wątpliwości, zgłasza zawiadomienie do prokuratury, uznając, że jak wiceminister nie posłuchał tego urzędnika, to popełnił przestępstwo. W mojej ocenie jest to dość naiwne rozumowanie. Mając na uwadze fakt, że na przykład minister Banaś nie podporządkował się wielu rozwiązaniom proponowanym wczorajszych w pismach, które kierował wczorajszy świadek, chociażby pan szef Związku Zawodowego Celników, pan Siwy. Teraz tak, zarzut podejrzenia popełnienia przez Jana Wincenta Rostowskiego w okresie od września 2010 do października 2013, to jest w okresie, gdy pełnił on funkcję ministra finansów, przestępstwa niedopełnienia obowiązku przez zaniechanie
przystąpienia Polski do Eurofisc 3, co uniemożliwiło skuteczną walkę z przestępstwami podatkowymi w zakresie wyłudzeń podatku VAT i akcyzy itd. Ale taki sam zarzut może być w przyszłości stawiany rządowi PiS za decyzję o nieprzystępowaniu, mówił o tym wczoraj też kolega Pampuch, do prokuratury Europejskiej. I opinia, dlaczego państwo nie przystępujecie do prokuratury europejskiej, jest między innymi taka, i to wielu tych, którzy mówią o tym, czym prokuratura europejska miałaby się zajmować, a wiemy, że przestępstwami między innymi transgranicznymi, VAT-owskimi, ale też przestępstwami wobec finansów Unii Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, że to chodzi, krótko mówiąc, o nielegalne finansowanie Kongresu Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości za pieniądze z Parlamentu Europejskiego, że tym między innymi prokuratura europejska miałaby się zajmować takimi przestępstwami. Państwo sfinansowaliście te dwa wydarzenia z pieniędzy Parlamentu Europejskiego i dlatego decyzją polityczną ministra Ziobry Polska nie przystępuje do prokuratury europejskiej. Ja w tej sprawie złożyłem stosowne pismo w grudniu 2018 roku i taką odpowiedź właśnie otrzymałem, że Polska nie przystąpi do prokuratury europejskiej. Stosując analogię, tak jak w państwa zawiadomieniu, można by również takie zawiadomienie pewnie w przyszłości złożyć, pewnie przy innej większości, na ministra Ziobrę i na premiera Mateusza Morawieckiego. Jeden z punktów też podejrzenia popełnienia przez Andrzeja Parafrowicza w okresie od 2010 do lutego 2013 w czasie pełnienia przez niego funkcji wiceministra finansów przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez zaniechanie przystąpienia Polski do Eurofisc 3, co uniemożliwiło skuteczną walkę z przestępstwami podatkowymi. Nie było obowiązku i terminu przystąpienia, więc wydaje mi się, że zarzut jest niecelowy. Tradycyjnie też tak, nie mamy tutaj załączników, o których jest mowa w zawiadomieniu. I tu pojawia się w zawiadomieniu chyba w kilku miejscach pismo, że pani Grażyna Dobrzyńska, naczelnik Wydziału PT2 w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów, uznała, że proponowana zmiana wpłynie na rozszczelnienie poboru podatku, a co za tym idzie, spowodować może straty dla budżetu. Ja uważam, że powinniśmy w takim razie powołać na świadka panią Grażynę Dobrzyńską, a nie opierać się na jedynym piśmie, które tutaj zostało znalezione w dokumentach. I teraz tak, to jest też fragment, odczytam i się do niego odniosę. Jacek Kapica i w tym zakresie w pełni podzielił stanowisko wyrażone przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie w piśmie z dnia 24 września 2010, do którego dołączono opracowanie dotyczące utrudnień dla polskich podmiotów gospodarczych oraz zmniejszenia wpływów do budżetu państwa w wyniku obowiązku składania zabezpieczenia z tytułu podatku VAT rozliczonego w deklaracjach podatkowych. Wersja z 23 września 2010. Analiza ta w takim razie moim zdaniem by nam się przydała. Czy to zwiększyło wpływy, czy zmniejszyło? Czy komisja ma taką analizę? Bo przecież jej nie ma. Z powyższego bowiem wynika, że takie rozwiązanie miało zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Należy zauważyć, że decyzja o zniesieniu obowiązku składania zabezpieczeń przez przedsiębiorców została podjęta przez wiceministra finansów Macieja Grabowskiego w porozumieniu z wiceministrem Jackiem Kapicą i przy akceptacji ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego w październiku 2010 roku, mimo iż znali oni skalę oszustw karuzelowych i wiedzieli, że zniesienie zabezpieczeń musi negatywnie wpłynąć na dochody budżetu państwa. No, a jak wpłynęło, też nie mamy tej analizy, tak? To jest, przepraszam, beletrystyka, bo nie mamy tej konkretnego stwierdzenia, czy zmniejszyło. I taki wniosek w kontekście też cały czas uważam, można by stanowiska wyrażonego przez Grażynę Dobrzyńską, naczelnika Wydziału PT2 w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów z 21 września 2010 jest niepodważalny. Tak państwo stwierdzacie we wniosku, jest niepodważalny. Ja w dalszym ciągu uważam, przesłuchać należałoby tą osobę, a nie ultimatywnie stwierdzić, że coś jest niepodważalne. Ja rozumiem, że pewnie w Ministerstwie Finansów, jak przy wielu rozwiązaniach toczyła się dyskusja, różni urzędnicy mieli różne poglądy i one się jakoś tam pewnie ścierały. To może tyle w skrócie. Ja oczywiście chętnie odpowiem, ale może ktoś jeszcze z państwa, zanim przejdziemy do odpowiedzi? Pan poseł Pampuch, proszę. Panie przewodniczący,
należy sobie wyraźnie powiedzieć, że to jest kolejny wniosek, kolejne zawiadomienie składane do prokuratury, które nie ma na celu jakichkolwiek i u swego podłoża nie legły jakiekolwiek merytoryczne przesłanki. Po raz kolejny po prostu na posiedzeniach komisji próbujecie państwo odgrywać teatrzyk polityczny po to tylko, by znaleźć jakąkolwiek punkt zaczepienia, raz uzasadnić fakt powołania tej komisji, a dwa tylko i wyłącznie uzasadnić tezę, które sobie, tezy polityczne, które komisja postawiła. Przypominam, zarzucacie państwo wicepremierowi Rostowskiemu, że nie przystąpił w pewnym okresie do Eurofis 3. Natomiast Prokuratura Europejska to jest wyspecjalizowany organ tworzony przez Unię Europejską, która ma właśnie stać na straży finansowych interesów Unii Europejskiej. Dodatkowo ma zwalczać transgraniczne przestępstwa dotyczące wyłudzenia podatku VAT. Do tejże organizacji przystąpiły 22 państwa Unii Europejskiej, w tym te państwa, z którymi Polska prowadzi ożywioną wymianę gospodarczą. I państwo teraz, sabotując tę organizację Unii Europejskiej, podnosicie zarzut, że w pewnym okresie minister finansów nie przystąpił do określonego działania, które było zastępowane innymi działaniami. Jak to ocenić, jak nie tylko i wyłącznie w kategoriach wniosku czysto politycznego, które oczywiście nie poprzemy. Dziękuję. Dobrze, nie widzę więcej zgłoszeń, więc odpowiadam. Znaczy, szanowni państwo, krytykując tę uchwałę, państwo przede wszystkim stosujecie taką operację, którą niestety muszę nazwać manipulacyjną, to znaczy z zawiadomienia, które dotyczy całego szeregu zespołu. Panie przewodniczący, ta komisja to jedna wielka manipulacja. Współgrających ze sobą. Miał pan już głos teraz i udzielę też, jeżeli będzie taka wola za chwilę. Teraz ja mówię. A operacja, na czym ta manipulacja polega? Otóż na tym, żeby z całego zespołu działań, które były w pewnej koniunkcji, które razem prowadziły do określonego efektu, wyciągnąć jedno i stwierdzać, że to jedno akurat samo to przecież faktycznie nie spowodowało tego efektu, czy można powiedzieć, no nie trudno to jedno uznać, że mające charakter przestępczy. I to jest prawda. No, tak samo jak, nie wiem, ktoś chce się włamać do sklepu, no to musi sobie kupić łom, musi dojść do tego sklepu, musi wyważyć drzwi i tak dalej. No znaczna część wyodrębniona, moglibyśmy dosłuchać o tym, że idąc do sklepu przez sam fakt, że szedł, no to jeszcze przestępstwa nie popełniał. Natomiast było to niezbędne do osiągnięcia tego ostatecznego efektu. Nieprzystąpienie do sieci Eurofisk, i na to wskazywała też Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie, znacząco obniżało zdolność państwa do zwalczania oszustw w obszarze procedury 42. Jak wskazywał Europejski Trybunał Obrachunkowy, to 29% średnio w Unii strat z tytułu tej procedury, znaczy straty należnego podatku, który od tych procedur powinien wpływać. Ale oczywiście, gdyby tylko to miało miejsce, to należałoby to ocenić negatywnie, natomiast pewnie nie w kategoriach karnoprawnych. Natomiast działo się to jednocześnie w momencie, kiedy zniesiono zabezpieczenia i w ustawie, i w rozporządzeniu. Co więcej, zniesiono je na niezwykle wątłej podstawie, to znaczy raporcie jednej z organizacji branżowych, który trudno nazwać raportem, gdzie jedyną daną była anonimowa ankieta 5 firm, którego ministerstwo w żaden sposób nie weryfikowało, a przynajmniej na pewno w żaden sposób rzetelny, ponieważ upłynęło kilka dni od wniosku ministra Kapicy do wpisania tego już do projektu rządowego. Ba mało tego, jeżeli jakoś weryfikowało, to negatywnie, bo mamy zachowaną opinię właśnie merytorycznego wydziału w Departamencie Podatku od Towarów i Usług, który wskazuje, że tego rodzaju zmiany spowodują bardzo zwiększone ryzyko oszustw i wyłudzeń. Wprowadzono te rozszczelniające zmiany w sytuacji, kiedy jednocześnie nie doprowadzono do tego, że Polska w tej platformie, mówiąc ściśle, w tym akurat obszarze roboczym Platformy Eurofisk uczestniczyła. I jeżeli mówimy o efektach, no to tym efektem jest spadek wpływów z tytułu podatku VAT popieranego w urzędach celnych, bo w tych procedurach on w urzędach celnych był pobierany, z 29 miliardów w roku 2011 do
11 miliardów w roku 2015. No więc jeżeli państwo mówicie, że nie wskazaliśmy kwoty potencjalnej strat spowodowanych przez to rozwiązanie, no bo 29 od 11 myślę każdy umie odjąć, ale no jeżeli państwo się upieracie, że ta operacja powinna być wykonana i powinno być wprost napisane, że chodzi o spadek o 18 miliardów, no to możemy jeszcze to uzupełnić. Uznajmy to za korektę redakcyjną. Jeżeli chodzi o nieprzystąpienie Niemiec, to jest to nie do końca prawda, ponieważ po pierwsze Niemcy przystąpiły tylko w statusie obserwatora akurat do tej grupy roboczej. Natomiast, ale pana przedmówca mówił, że nie przystąpiły. Natomiast przede wszystkim, no nie wiemy, no być może tam były inne zabezpieczenia, być może nie wystąpił taki spadek wpływów jak tutaj w wyniku innych regulacji tam występujących. No nie jesteśmy komisją powołaną do badania sytuacji w Niemczech, tylko do badania sytuacji w Polsce. No i cóż jeszcze tu można ostatecznie powiedzieć? Jeżeli chodzi o wnioski o przesłuchiwanie świadków, no to państwo dobrze wiecie, że w 3 dni nie można powołać świadka, bo chociażby ustawowe terminy doręczeń, żeby skutecznie powiadomić o terminie przesłuchania, to wykluczają. Natomiast akurat teraz powołanie tego na przykład na świadka panią naczelnik, która sporządziła tą opinię w wydziale, nie jest jakieś kluczowe, bo nam nie chodzi o to, co ona uważała osobiście, nie wiem, sądziła na ten temat i tak dalej. Chodzi o to, że była na piśmie opinia, którą dostał minister, opinia negatywna i to jest fakt, bo mamy tą opinię w dokumencie, gdzie wydział jego własny, merytoryczny mu mówi, że jest przeciwny temu rozwiązaniu, że to spowoduje oszustwa wyłudzenia, a minister i tak podejmuje decyzję, i nie był w stanie na przesłuchaniu tenże minister, którego przesłuchiwaliśmy tutaj 2 razy, wskazać na przykład innych opinii, które zlecił, jakichś innych danych, czynników, które mu potwierdziły, że tak nie jest. Nie, po prostu wziął i tak zrobił, no, mówiąc tak nieco potocznie. Stąd uważam, ale oczywiście na przykład no, prokuratura, my nie zdążymy, ale prokuratura zdąży i po naszym zawiadomieniu, w tym zawiadomieniu też wnioskujemy, żeby jednym z dowodów tych postępowania było przesłuchanie pani naczelnik, między innymi wszystkich osób, które tam w tych dokumentach występują. To może tyle z mojej strony. Czy jeszcze jakieś głosy? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały o skierowaniu zawiadomienia zgodnie z przedstawionym państwu projektem? Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5 głosów za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał, prawda? 5 głosów za, 2 głosy przeciw. Stwierdzam, że komisja uchwałę podjęła. Czy jeszcze jakieś inne sprawy bieżące? Pan poseł, proszę. Tak, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja konsekwentnie domagam się przesłuchania pana Mariusza Kamińskiego, wezwania przed komisję pana Mariusza Kamińskiego. Uważam, że nie ma żadnych argumentów na rzecz obrony tego nieprzesłuchania byłego szefa CBA w okresie 2 lat, który sprawował swoją funkcję, w zakresie, który bada komisja. Był przesłuchany przez wysoką komisję jego następca, pan Paweł Wojtunik. Mówił w swoich zeznaniach o roli bądź braku roli przy tworzeniu tak zwanej tarczy antykorupcyjnej przez Mariusza Kamińskiego pan minister Parafianowicz. Pan przewodniczący bardzo często mówi o tym, że nie było wytycznych dla Mariusza Kamińskiego, ale mówił o tym Jacek Cichocki, zadając przed komisją, że takie propozycje do wytycznych mógł też zgłaszać sam Mariusz Kamiński, sam szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie ma żadnych powodów, dla których nie mielibyśmy przesłuchać szefa CBA, który był szefem CBA w okresie 2 lat, które bada komisja, tym bardziej, że jego następca został przez wysoką komisję przesłuchany i krótko mówiąc wniosek się nasuwa dość oczywisty, że państwo najpierw, mimo że przegłosowaliśmy go jako świadka, a przypomnę, że jako świadek został przegłosowany jeszcze tydzień przed Donaldem Tuskiem, Ewą Kopacz czy Grzegorzem Schetyną. Państwo najpierw nie wyznaczyliście mu, czy przewodniczący, czy prezydium komisji, terminu przesłuchania, na końcu skreślając go w ogóle z uchwałą komisji z listy świadków. Uważam, wnoszę o umieszczenie na liście świadków, mam to też oczywiście na piśmie przygotowane, pana Mariusza Kamińskiego i przesłuchania go jeszcze przed końcowym raportem przez wysoką komisję. Szanowni państwo, no myślę, że też prace komisji powinny mieć walor naukowy, więc chciałbym ukuć takie prawo chorały, że na posiedzeniu komisji, gdzie jest duże zainteresowanie mediów, prawdopodobieństwo zgłoszenia wniosku o przesłuchanie Mariusza Kamińskiego dąży do 1. Mimo, że tę sprawę żeśmy już omawiali chyba, nie wiem, 10-krotnie może, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Komisja ją rozstrzygała w głosowaniu, odbyła dyskusję. Ja tylko zasygnalizuję niezwykle krótko, że argument jest taki, że moim zdaniem i zdaniem większości komisji, jak się do tego przychyliła, wątek działań CBA został dosyć dobrze wyświetlony. To znaczy, że tych działań nie było. Tak zeznał zarówno pan Paweł Wojtunik, jak i pan premier Tusk. Przecież dla pana chyba najwyższy autorytet zeznał, że takich wytycznych nie wydawał i też uważał, że
inne służby się tym powinny zajmować. No, zeznania pana ministra Parafionowicza, który ma tendencję do mówienia o jakichś rozmowach gdzieś na korytarzach, których nikt nie słyszał i nie był świadkiem, w tym zakresie uważam po prostu za niewiarygodne, ale być może nawet wiarygodne. Znaczy, być może tak było, że on taką propozycję tam na korytarzu przy okazji jakiegoś szkolenia czy konferencji złożył i ja i każdy normalny szef służb specjalnych powinien taką propozycję puścić mimo uszu, bo powinien w sposób poważny działać. To znaczy, jeżeli pan minister Parafianowicz miałby taką chęć i propozycję, to powinien po prostu złożyć pismo formalne, wystosować, a nie zaczepiać na korytarzu. No i tyle może w tym temacie, żeby nie mnożyć, bo to już naprawdę już 10 razy za dużo czasu poświęciliśmy na tę dawno rozstrzygniętą sprawę. Czy jeszcze jakieś głosy w tej dyskusji? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za poparciem wniosku pana posła Konwińskiego o ponowne powołanie na listę świadków pana Mariusza Kamińskiego? Kto jest przeciw? 4 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? 2 głosy za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że komisja nie przyjęła wniosku. Czy jeszcze jakieś wnioski w sprawach bieżących? Pan poseł Konwiński, prosimy. Tak, już ostatni. Składałem na jednej z komisji wniosek o przesłuchanie jako świadka pana Mateusza Morawieckiego na okoliczność uczestnictwa w Radzie Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. Wtedy ten wniosek nie uzyskał większości. Chciałbym go powtórzyć w związku z deklaracją pana premiera Morawieckiego, że jeżeli zostanie wezwany przed komisję, to się przed komisją oczywiście stawi. My przesłuchaliśmy, bo taki argument wtedy padł, że należało w takim razie pewnie bardziej przesłuchać Jana Krzysztofa Bieleckiego, który był szefem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. Ale ja przypomnę państwu, że my przesłuchaliśmy 2 członków zespołu do spraw podatków pośrednich przy ministrze finansów, pana Martiniego czy pana Namysłowskiego, nie przesłuchując szefa tego zespołu do spraw podatków pośrednich, czyli pewien precedens już w tej komisji został niejako poczyniony. Przesłuchaliśmy na okoliczność nagrań w Sowa i Przyjaciele pana Pawła Grasia. Również dość ciekawe, że tak powiem, pomysły na ograniczenie konsumpcji, a w ten sposób też mniejsze wpływy do budżetu państwa zgłaszał wtedy pan Mateusz Morawiecki. Ja bym chciał się dowiedzieć, czy tymi pomysłami dzielił się również na Radzie Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku, czy takie pomysły zgłaszał, bo przyznam, że są one dość oryginalne. Nie będę dokładnie cytował, bo pora i słownictwo nie nadaje się do tego, żeby to oczywiście dokładnie cytować. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym bardzo podziękować panu posłowi za ten wniosek, bo on w sposób jednoznaczny prezentuje intencje tego i poprzednich wniosków. To znaczy za wszelką cenę, żeby nazwiska osób kojarzonych z obecną formacją rządzącą jakoś pojawiały się w kontekście prac komisji, bez względu na to, czy jakiś w ogóle wpływ mieli z istotą sprawy i związek, czy nie. Pan premier Mateusz Morawiecki był jednym z bodajże kilkunastu, jak nie 20 kilku członków owej rady. Cienia nie ma dowodu, zeznania, dokumentu, który by wskazywał, że zasadniczo, że w ogóle cała ta rada cokolwiek miała wspólnego ze sprawą, którą się zajmujemy, ale że już szczególnie akurat Mateusz Morawiecki, a nie któryś z innych licznych członków tej rady, więc wniosek o powołanie akurat jego, no jest tutaj, jak mówię, intencja tego wniosku jest dla mnie absolutnie i chyba dla każdego, kto obserwuje też pracę naszej komisji, absolutnie oczywista i czysto polityczna. Pan premier oczywiście zapowiedział, że po prostu przestrzega obowiązującego w Polsce prawa i tak jak każdy, jak nasz dzisiejszy świadek również, no jeżeli jest wezwany na komisję, to się stawia albo przedstawia usprawiedliwienie. To, że pan premier jest osobą przestrzegającą prawa, nadal w żaden sposób nie prowadzi do wniosku, że ma z tą sprawą cokolwiek wspólnego. Jest to wniosek moim zdaniem zupełnie niemerytoryczny. Czy jeszcze jakieś głosy? Tak, pan poseł Pampuch, proszę. Panie przewodniczący, no nie zamierzałem zabierać głosu akurat w tych punktach, no ale pan tutaj w sposób jasny wywołał, wprowadzając opinię publiczną w błąd. Otóż przypominam panu, że jeżeli chodzi o pana Kamińskiego, to był on przez 2 lata, 2008. Pana Mariusza Kamińskiego, ale pan powiedział, że ten wniosek jest powiązany z poprzednim wnioskiem i pan tutaj widzi zbieżność. Przez 2 lata był szefem CBA, a więc służby, która w swoich statutowych działalnościach miała dbać o interesy finansowe państwa. I przesłuchanie tego świadka jest elementem koniecznym, żeby
Komisja mogła w sposób zobiektywizowany napisać raport. Państwo tego nie widzicie właśnie tylko i wyłącznie z przyczyn politycznych, bo pan Kamiński w tej chwili jest wiceprezesem PiS. I proszę tutaj nie stwarzać wrażenia, że domaganie się przez nas powołania określonych świadków ma wyłącznie walor polityczny, bo my wielokrotnie panu przedstawialiśmy właśnie walory merytoryczne, które legły u podstaw tych wniosków. Dziękuję. A ja wielokrotnie wyjaśniałem, dlaczego te powody merytoryczne no właśnie nie są prawdziwe, czy nie są słuszne, dlaczego ich po prostu nie ma, mówiąc krótko. Panie przewodniczący, tylko dlatego nie ma, że macie większość komisji i po prostu przegłosowujecie to, co wam jest wygodne. I to chyba wszystko, co opinia publiczna widzi i myślę, że właściwie oceni. Nie, panie pośle, otóż nie ma w sposób oczywisty, czy jest to fakt obiektywnie istniejący, w ogóle fakty mają to do siebie, że istnieją obiektywnie, nie podlegają kwalifikacji ocennej ich fakt, ich bytu lub nie. Dobrze, ale co w dziedzinie ontologii, czy coś? W dziedzinie wniosku. Proszę bardzo. W dziedzinie mojego wniosku, tak. Bo pan przewodniczący raczył powiedzieć, że mamy na celu, żeby pokazać jakieś związki ze sprawą polityków Prawa i Sprawiedliwości, czyli pańskiej partii. Przepraszam, korekta, mówiłem, żeby stworzyć wrażenie takich wniosków, dobrze, nie żeby ja je pokazać. Ja powiem tak, że pan robi wszystko i większość w tej komisji, żeby w żaden sposób nie dopuścić do tego, żeby tam, gdzie są jakiekolwiek związki i mogą być jakiekolwiek związki z politykami PiS, żeby to stanęło na komisji. Ja widzę państwa rolę zupełnie inaczej, a swoją rolę widzę w taki sposób, że staram się po prostu obiektywnie pracować. No jeżeli był przesłuchany Paweł Wojtunik, który był po Mariuszu Kamińskim szefem CBA, to dlaczego Mariusz Kamiński ma być przesłuchany? Jeżeli przesłuchaliśmy dwóch członków zespołu do spraw podatków pośrednich w Ministerstwie Finansów, to dlaczego mamy nie przesłuchać członka Rady Programowej, który, tak jak powiedziałem, zgłaszał oryginalne pomysły do spraw, jeśli chodzi o w kwestiach konsumpcji i na okoliczność nagrania w Sowa i Przyjaciele był przesłuchany już Paweł Graś, na tą samą okoliczność, którą my tutaj wnosimy. Tyle tylko i aż tyle i po prostu przy swoich zdaniach pewnie pozostaniemy. Tak jest. Ja nie wiem, czy jest. No dobrze, jeszcze dwa słowa powiem. Po pierwsze, Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów to jest zupełnie inny organ i w sposób oczywisty, no, zajmujący się tą sprawą. Jeżeli chodzi o nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele, to tamten Paweł Graś w sposób bardzo fachowy i rzeczowy opisywał mechanizm działania mafii VAT-owskiej i wyłudzeń, czego pan premier Morawiecki nie czynił. No i dobrze, może już wystarczy tych kontrargumentów. Zamykam dyskusję w tym punkcie, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku pana posła Konwińskiego o powołanie na świadka pana premiera Mateusza Morawieckiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że komisja wniosek odrzuciła. Czy jeszcze jakieś sprawy bieżące? Nie widzę. W takim razie kontynuujemy nasze posiedzenie. Przechodzimy do teraz już drugiego punktu porządku dziennego. Na wezwanie komisji stawił się pan Sławomir Nowak. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 Kodeksu Karnego pouczam pana, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 Kodeksu Karnego, która przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy zrozumiał pan treść pouczenia? Prosimy do mikrofonu dla celów protokołu. Tak, oczywiście. Dziękuję. Zgodnie z treścią artykułu 11c ustęp 1 i 2 oraz artykułu 17 ustęp 1 z ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam pana o następujących prawach, które panu przysługują. Prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 Kodeksu Karnego na odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Prawo odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany. Prawo żądania, aby przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 Kodeksu Karnego. Prawo odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji. Prawo zwrócenia się z wnioskiem, umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne.
prawo złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się do pana z zapytaniem, czy ustanowił pan pełnomocnika? Nie. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Sławomir Ryszard Nowak, 44 lata. Wiek też, tak? Tak. Wiek i zajęcie. Szef Agencji Rządowej w Ukrainie. Dziękuję. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenia? Nie. Proszę wszystkich o powstanie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi teraz odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Dziękuję. Zgodnie z treścią artykułu 11i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, w związku z artykułem 171 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, może pan swobodnie wypowiedzieć się w sprawie będącej przedmiotem badań komisji. Czy chce pan skorzystać z tego prawa? Nie, myślę, że nie ma potrzeby. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do zadawania pytań. Proszę świadka, no, w zeznaniach kilku już świadków przed komisją pojawia się wątek takiego zespołu, który, tu oczywiście są różne zeznania, pod pana kierownictwem czy przy pana koordynacji spotykał się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w roku 2008 przede wszystkim, żeby, tu znów są pewne rozbieżności czy powiedzmy różne akcenty, ustalać, podejmować decyzje, a inni mówią tylko konsultować, rozmawiać na temat projektów ustaw procedowanych przez Komisję Przyjazne Państwo, w tym szczególnie nas interesującego projektu ustawy o podatku VAT. Czy mógłby świadek opisać, co to był za zespół, na jakich zasadach on działał? Oczywiście nie będę komentował wystąpienia innych świadków. Nie jestem do tego ani uprawniony, ani nie jest to miejsce i czas dla świadka. Nie, trzeba tylko zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i pamięcią, tak jak było. Ze swoją najlepszą wiedzą i zresztą pomny słów, które przed chwilą przed państwem i opinią publiczną złożyłem. Jak najbardziej jestem gotowy wyczerpująco odpowiadać na każde pytanie zgodnie ze swoim stanem wiedzy. Zapewne pan przewodniczący ma na myśli komisję uzgodnieniową, która w ramach odpowiedniej uchwały Rady Ministrów została stworzona, aby przyspieszyć, aby poprawić współpracę, aby szukać obszarów współpracy, kompromisowych obszarów między tak zwaną Komisją Przyjazne Państwo, Sejmową Komisją, a rządem pana premiera Donalda Tuska. I rzeczywiście z mocy tej uchwały, na podstawie tej uchwały, również jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadzorujący Departament Spraw Parlamentarnych, czyli sekretarz do spraw parlamentarnych, nadzorowałem i kierowałem, organizowałem pracę tej komisji uzgodnieniowej, jak i cały proces współpracy między Komisją Przyjazne Państwo a rządem. Chciałem się tylko upewnić, że nie były to posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów. Nie, nie były to. Komitet Stały Rady Ministrów miał swojego szefa. Jasne. To jeden ze świadków tak twierdził, że to Komitet Stały, ale już nawet złożyliśmy zawiadomienie w sprawie składania fałszywych zeznań w tym zakresie. Jaka była zasada doboru członków tego zespołu? W aspekcie pracy nad ustawą VAT oczywiście. A jeszcze raz powtórzę, ten zespół, jak i cały obieg, przebieg informacji, współpracy z Komisją Przyjazne Państwo był uregulowany uchwałą Rady Ministrów. Myślę, minęło wiele lat, ale państwo jesteście zapewne w dyspozycji tego rodzaju dokumentów, więc można do tego spokojnie sięgnąć. Tam jest wszystko uregulowane, w jaki sposób komisja współpracowała z rządem,
Jeszcze raz powtórzę, ta komisja uzgodnieniowa miała za zadanie prezentowanie założeń, intencji, a czasami projektów konkretnych aktów prawnych przez Komisję Przyjazne Państwo na posiedzeniu, na którym resorty prezentowały swoją opinię. Szukaliśmy punktów wspólnych. Jeżeli udawało się wypracować kompromis, to komisja pracowała, procedowała dalej swoje inicjatywy. Czasami one znajdowały również w toku prac legislacyjnych konsumpcję już w projektach rządowych, ale w mojej ocenie ten instrument pozwalał na przyspieszenie istotnej, priorytetowej z punktu widzenia realizacji programu wyborczego koalicji rządowej PO-PSL inicjatyw. Ale przypomnę jeszcze, i to warto podkreślić i o tym nie zapominać, że Komisja Przyjazne Państwo była komisją pluralistyczną, gdzie wiceszefem był również przedstawiciel PiS i PiS tam również zgłaszał bardzo wiele potrzebnych i mądrych propozycji, które potem znajdowały odzwierciedlenie w pracach i komisji, i naszej komisji uzgodnieniowej. A kto tak realnie, powiedzmy fizycznie, bo spotykało się na tej komisji, jak na tym zespole, rozumiem, spotykali się przedstawiciele rządu, ministerstw z przedstawicielami komisji, jeżeli akurat tego ministerstwa dotyczył projekt procedowany na komisji. Czy to znaczy, że tego, kto konkretnie jako osoba reprezentuje dane ministerstwo, to decyzja była po stronie ministerstwa, czy to pan zapraszał? Tak, oczywiście. Tu ministerstwo delegowało swoich przedstawicieli, jak i Komisja Przyjazne Państwo. No to oczywiście. Czyli w przypadku Ministerstwa Finansów to minister Rostowski tę decyzję podejmował. No to jest odpowiedzialność, decyzja tak naprawdę osobista każdego z kierującego resortami. Okej, ale czy zaproszenie, czy to było tak, że w początkach pracy na przykład pan minister Rostowski panu przekazał informację, czy pan za każdym razem na ministra Rostowskiego adresował i to on już wewnętrznie? Ja nie pamiętam dokładnie tej procedury. Myślę, że spokojnie państwo możecie odnaleźć tę dokumentację w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No i zakładam, przypominając sobie pragmatykę, czy chcąc sobie przypomnieć pragmatykę działania urzędów centralnych, zawsze się kieruję tego rodzaju zaproszenia do odpowiedniej instancji. A czy w tych spotkaniach uczestniczyła pani Renata Haider jako przedstawiciel resortu finansów? Panie przewodniczący, nie odnajduję tego w swojej pamięci, ale zapewne możecie to sprawdzić w księdze wejść i wyjść oraz w dokumentacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oczywiście. A pan w ogóle znał wówczas panią Renatę Haider? Znaczy, mój stan wiedzy jak te dzisiaj jest oczywiście dużo lepszy niż wtedy. Nie kojarzę pani za bardzo, pani Renaty Haider. Nie przypominam sobie, abym nawet kiedykolwiek z nią na jakiekolwiek tematy rozmawiał, ale wiem, kto to już dzisiaj, wiem, kto to jest. W sposób oczywisty, jak rozumiem, domniemam, no proszę najwyżej mnie poprawić, jeżeli się mylę, uczestniczył często pan Janusz Palikot jako przewodniczący komisji, czy pan Karol Jene, doradca komisji, też brał udział w tych posiedzeniach? Komisja Przyjazne Państwo miała prawo delegować, kogo uznała za stosowne. Takie były czasy kiedyś w Polsce, że parlament miał swoje prawa w stosunkach z rządem. No oczywiście, tak jak i teraz, natomiast pytanie moje było bardzo konkretne. Wiem, że miała prawo, pytam się, czy delegowała akurat pana Karola Jena. Możecie to ja nie pamiętam, nie odnajduję tego w swojej pamięci, czy akurat ten pan, czy jakiekolwiek inne nazwisko, kogokolwiek pan dzisiaj będzie Ale pytał, pana Palikota pan odnajduje w pamięci, że był. Tak, oczywiście, on był szefem Komisji Przyjazne Państwo, więc zakładam, że akurat ta osoba najbardziej zainteresowana w posiedzeniach Komisji Uzgodnieniowej brała. Ale to, przepraszam, to pan zakłada teraz, czy po prostu pamięta, że tak było? No, zakładam, że to jest oczywiste. Jaka jest różnica? No nie, no, założenie teraz, że jest to oczywiste, jednak to jest pewne wnioskowanie pośrednie, znaczy z tego, że powinien być. Natomiast nie, więc jest pamięta, to wnioskowanie pośrednie, że powinien być. Czym innym jest odnalezienie w swojej pamięci takiego faktu, że był pan go świadkiem, że pan go po prostu widział, rozmawiał z nim na tym posiedzeniu. Jak rozumiem, tego pan nie odnajduje w pamięci. Chciałem być precyzyjny. Wniosek dosyć oczywisty, że pan przewodniczący Palikot jako najbardziej zainteresowany postępem prac Komisji Przyjazne Państwo uczestniczył w komisji, która była poświęcona współpracy Komisji Przyjazne Państwo i rządu. A w obszarze ustawy VAT, czy pan tak, że tak powiem, bezpośrednio kogoś pamięta? Bez wnioskowania pośredniego, że na pewno uczestniczył w tych rozmowach? Nie odnajduję w swojej pamięci prac nad tą ustawą. To było ponad 160 projektów ustaw, jeżeli dobrze pamiętam, albo blisko 200, które Komisja Uzgodnieniowa omawiała, przepracowywała i szukała pól wspólnych. A jaki był jakby pana charakter udziału w tych spotkaniach? Czy pan na przykład zajmował stanowisko w tych sporach? No był na przykład, no załóżmy, że jest jakiś spór, różnica zdań, no bo pewnie jak nie było różnicy zdań, to debata była krótka i właściwie panie przewodniczący, decyzja. Natomiast jak jest, czy jakby pan tylko udzielał głosu, mówił teraz ta osoba, teraz ta, posłuchajmy tej, czy pan sam swoje opinie też wyrażał i zajmował stanowisko?
Panie przewodniczący, jest pan wybitnym prawnikiem, więc sam doskonale pan wie, że zadając to pytanie, sugeruje pan treść odpowiedzi, jako takie powinno być uchylone. Ale oczywiście odpowiem na pańskie pytanie. Nie odnajduję w swojej pamięci, abym zajmował jakiekolwiek pryncypialne czy autorytatywne stanowisko. Moja rola związana z organizacją, moderowaniem, rozdzielaniem głosu i szukaniem, zbliżaniem stanowisk polegała na tym, iż organizowaliśmy te komisje uzgodnieniowe i w ramach tej komisji uzgodnieniowej udało się wiele bardzo pożytecznych i dobrych rzeczy dla Polski wypracować i z tego możemy być wspólnie dumni, również pana klub parlamentarny, który za wieloma rozwiązaniami głosował. A czy na te, mówiąc krótko, czy na tych spotkaniach zapadały decyzje wiążące uczestników? Nie, ta komisja nie miała charakteru wiążącego. Zawsze decyzję finalną podejmowały odpowiednie resorty. Ta komisja, jeszcze raz powtórzę, chyba 10. raz, że miała za zadanie zbliżać stanowisko, znaczy poznać intencje stron, czyli na przykład Komisji Przyjazne Państwo i posłów, którzy wnioskowali o pewne konkretne zmiany. Przypomnę, że Komisja Przyjazne Państwo miała za zadanie deregulować, odbiurokratyzować nie tylko gospodarkę, ale różne sfery życia. Blisko 200 inicjatyw, którymi się zajmowała. Aby te prace nie ugrzęzły w toku prac rządowych i były odpowiednio poważnie traktowane, rząd w swojej uchwale uznał, iż potrzebna jest komisja uzgodnieniowa, aby pewne prace przyspieszyć. Natomiast strony, były sytuacje, w których strony prezentowały odmienne stanowiska i nie dochodziło do porozumienia. Dobrze, ja chciałem przekazać świadkowi kopię dokumentu. Uwaga do państwa posłów. Państwo jeszcze nie macie tego dokumentu, bo on wpłynął wczoraj, ale otrzymacie państwo oczywiście. To jest dokument, który obiecała, znaczy o którym mówiła pani profesor Elżbieta Chojna-Duch podczas swojego przesłuchania pierwszego i drugiego, natomiast no, też mówiła, że pamięta go, natomiast no, prawdopodobnie ma go gdzieś w swojej dokumentacji, ale nie znalazła. Udało się ten dokument odnaleźć. Przewodniczący, ale to jest mówimy o absolutny skandal to, co państwo wyprawiacie w tej chwili. No, wczoraj wpłynął dokument, jakaś ustawka z Chojną Duch. Świadek ten dokument ma. My go jeszcze nie zdążyliśmy się z nim zapoznać. Pan mówi, że on jest w dokumentach komisji. No to, pan wcześniej mówił o jakimś obiektywizmie przy wcześniejszej naszej wymianie na początku. No, to w czytelny sposób wasze intencje są w tej chwili drogi panie widoczne. Pośle, nie jest pan świadkiem przed tą komisją i nie jest pan przesłuchiwany na tej komisji, więc to, że pan akurat tego dokumentu nie zna, nie jest aż tak istotne, ponieważ nie będzie pan odpowiadał na pytania do jego dotyczące. W różnych terminach komisja zbiera dokumentację. Jest to zresztą dokument bardzo krótki. Ja też jeszcze tak jedną kopię przygotowałem, więc można panu posłowi doręczyć. Myślę, że osoba sprawnie czytająca, wiem, że pan poseł taką jest w stanie się z nim zapoznać, no właściwie od razu spojrzawszy na niego. W czym rzecz? Jest to kopia pisma do pani minister Chojny-Duch, podsekretarz stanu, które kieruje dyrektor Biura Obsługi Prawnej i zastępca procesowego pani Bożena Zwolennik w KPRM-ie. Przepraszam, panie w Ministerstwie Finansów. Panie przewodniczący, ale jeszcze jedno pytanie. Dlaczego w takim razie my jesteśmy informowani, że dokumenty nowe wpływają do komisji? Jesteśmy informowani. Dzisiaj, jeżeli, no ten, dokument, pana poinformowałem. Jeżeli ten dokument wpłynął wczoraj, a dzisiaj jest przesłuchanie świadka Sławomira Nowaka, którego, jak rozumiem, w jakimś stopniu ten dokument dotyczy. No. Dlaczego my wczoraj nie dostaliśmy informacji, że ten dokument wpłynął, nawet dzisiaj rano, żebyśmy mogli się z nim zapoznać? A powiem panu dlaczego. Otóż dlatego, że wtedy by pan tą informację przekazał świadkowi, a ja nie chciałem, żeby świadek był przygotowany. Proszę mnie nie oceniać swoją miarą. Proszę nie oceniać swoją miarą. Panie w tej pośle, chwili pan mnie pomawia. Ja pana oceniam obiektywną miarą i w ogóle pana nie oceniam, bo ja nie uważam, że pan oczywiście chciał się dopuścić takiego czynu, ale materiały dotyczące prac komisji nie są tajne i po prostu nie chciałem pana wodzić na pokuszenie, no, żeby pan nie miał takiego problemu moralnego z tym. Teraz każdy myślę, że jeżeli ma ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości do tej komisji, już ich nie ma po tych pańskich słowach sprzed chwili. Dobrze, panie pośle, nie ma teraz punktu dyskusja pomiędzy członkami komisji. Proszę się nie denerwować, ten dokument nie jest niczym strasznym. Panie przewodniczący, ale pan manipuluje pracami komisji. Uważa pan, że powinniśmy tego wysłuchiwać ze spokojem, bo no zaraz, nie będziemy wysłuchiwać panie ze spokojem. Pośle, bo ja jestem naprawdę niezwykle sympatycznym, łagodnym i miłym prowadzącym obrady. Natomiast no, proceder
notorycznego zabierania głosu poza kolejnością. Ja w ogóle ten czas sobie doliczę do czasu. Chodzi o to, że wystarczyło nas wczoraj powiadomić, że płynął dokument. Nie to udzieliłem tylko panu wystarczyło głosu. Zrobić. Nie udzieliłem panu głosu. A to jest jakaś nie udzieliłem panu państwa, głosu. Pańska z hojną... Nie udzieliłem panu głosu, jeszcze raz powtarzam. I proszę nie zabierać głosu poza kolejnością. Szanowni państwo, ten dokument jest bardzo krótki. To jest pismo wiodące pani dyrektor, którą tu przytoczyłem. To jest dyrektor z Ministerstwa Finansów, do którego podpięty jest faks, notatka, która została wysłana z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Parlamentarnych. Notatka ze spotkania poświęconego propozycjom projektów ustaw przygotowanych przez Komisję Nadzwyczajną Przyjazne Państwo. W posiedzeniu przewodniczył pan minister Sławomir Nowak. Rozpatrzono następujące projekty ustaw. To dotyczy kilku ustaw, akurat nie ustawy o VAT-ie, natomiast no jest projekt ustawy, nawet taka tabelka jest do tego. Projekt ustawy i obok decyzja. Taka, inna, uzgodniona na przykład, że minister finansów przygotuje nowy projekt albo że projekt został wycofany. No w każdym razie wskazywałoby to na to, że te decyzje zapadały na tym posiedzeniu zespołu. Panie przewodniczący, no, muszę się jednak odnieść do tego sposobu. Znaczy jest rzeczą absolutnie bulwersującą, że posłowie opozycji, które są w oczywistej mniejszości, no bo cała ława państwa, która tutaj prowadzi posiedzenia tej komisji, ma odpowiednią intencję, nie jest dopuszczana do pewnych dokumentów. Znaczy, ale jest, to dostała. Byłem posłem przez 10 lat, panie przewodniczący, i nie wyobraził, różne komisje sejmowe, śledcze się odbywały i tego rodzaju sposób procedowania urąga wszelkiej przyzwoitości po prostu. Nie mówię o porządku prawnym, bo do tym powinni się... Proszę świadka... Panie przewodniczący, ja jedną tylko kropkę postawię już bardzo krótko i odniosę się do pana wystąpienia. No sam tryb procedowania jest rzeczywiście... jakby najdelikatniej to ująć, wątpliwy. Natomiast odnosząc się do tego pisma, tak panie przewodniczący, ja no, zapoznając się bardzo popieżnie z treścią tej notatki, dokładnie ta notatka jest potwierdzeniem tego, co powiedziałem. Za naszych czasów w kancelarii premiera był jak najwyższy porządek prawny, jak najwyżej, najgłębiej staraliśmy się wniknąć w naturę przedmiotowych projektów, które przynosiła Komisja Przyjazne Państwo, aby znaleźć punkt styczny między rządem, a w tym wypadku nie tylko większością parlamentarną, ale całym parlamentem. Jak doskonale pan tutaj przeczytał projekty tych ustaw, tu nie ma ustawy podatkowej, każda z nich zawiera jakieś ustalenie. Udało się wypracować kompromis? Nie udało się. Tu jak pan zwrócił uwagę, ja bardzo pobieżnie zerknąłem na to. W związku z pismem MSWiA z 13 czerwca na przykład, w którym podtrzymano przedstawiony w 26 maja projekt bieżącego roku projekt opinii Rady Ministrów, utrzymano negatywną ocenę projektu. W innym uzgodniono, że nastąpiły jakieś zmiany. No więc czego to jest potwierdzenie? Dokładnie tego, co powiedziałem, panie przewodniczący. Jest uchwała Rady Ministrów, władza ustawodawcza razem z władzą wykonawczą szukają tego, co jest interesujące dla parlamentarzystów, co jest do zaakceptowania przez rząd. Zresztą świadkowie, którzy pytani przez państwa, potwierdzają tryb takiej pracy. Tutaj nie ma nigdzie, jak rozumiem, pan przewodniczący sugeruje jakąś niecną moją rolę w tym wszystkim. Ależ absolutnie nic nie sugeruję. Ależ oczywiście, panie przewodniczący. Ależ panie ministrze. Natomiast są nawet staropolskie przysłowia na takie sytuacje. W zasadzie jestem panu przewodniczącemu bardzo wdzięczny za ten dokument, bo ja oczywiście nie mam dostępu do tych akt. Wiem, że byli urzędnicy państwowi, których państwo przesłuchiwali, którzy wynosili akty, takie dokumenty do domu. Ja takiej kultury pracy nigdy nie miałem, ale one potwierdzają, że tak. Komisja uzgodnieniowa działała wyłącznie na podstawie w granicach prawa, na podstawie uchwały Rady Ministrów i co więcej, bo ta notatka to potwierdza, działania były protokołowane i wszystkie akty są w dyspozycji państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, waszego premiera Mateusza Morawieckiego, więc no, byłoby bardzo dobrze sięgnąć do wszystkich akt, a nie tylko jakiejś jednej wycinkowej notatki. Dziękuję. Proszę świadka, bo... Świadek bardzo obficie odpowiedział na bardzo proste pytanie, ale więc ja je jednak... Pan przewodniczący jest zadowolony, czy bo to tutaj przyszedłem. Ja je jednak powtórzę. To były te decyzje, czy nie były na tym zespole podejmowane? Decyzje finalne, panie przewodniczący, jeszcze raz powtórzę. Do wszystkich aktów prawnych jest pan pierwszą czy drugą kadencję posłuchał? Pierwszą kadencję.
Wszystkie akty prawne... To jest dosyć obojętne z punktu widzenia, czy wtedy były decyzje podejmowane, czy nie. Wszystkie akty prawne, panie przewodniczący, wszystkie projekty, czy to poselskie, czy komisyjne, trafiają pod obrady rządu i jest przyjmowane stanowisko rządu. Więc dokładnie komisja temu służyła, aby wypracować stanowisko rządu, poznać argumenty strony wnioskującej, tam gdzie to jest możliwe, uznać te argumenty, gdzie jest niemożliwe, tak jak w przypadku MSWiA, powiedzieć, że się nie da uwzględnić argumentów Komisji Przyjazne Państwu. Oczywiście, decyzja negatywna też jest decyzją. I dokładnie tyle. Natomiast finalne decyzje podejmuje kierownictwo każdego z resortów i pan jako wytrawny parlamentarzysta, ale również prawnik, to wie doskonale. Rozumiem. Czyli wówczas Ministerstwo Finansów, otrzymując notatkę o na przykład projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych, decyzja MF przygotuje nowy projekt opinii pozytywnie oceniający projekt ustawy, mogło zdecydować, że przygotuje projekt negatywny. Tak, mogą pewnie mogli przygotować, jeżeli kierownictwo resortu uznałoby, że jednak nie, no to nie możemy na to pójść, bo zakładam, że resorty wewnątrz swojej pracy nad ustawami mogłyby się pojawić jakieś inne wątpliwości, jakieś inne analizy, ale jeżeli ta komisja uzgodnieniowa miała na celu zbliżyć stanowiska, to wyobrażam sobie, że naszym celem było dotrzymywanie zdania i dotrzymywanie stanowisk. Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy świadek w tym czasie w ogóle interesował się kwestią poboru podatku VAT, zajmował się tą sprawą w jakimkolwiek kontekście, bo tu świadek nie odnalazł w swojej pamięci w ogóle rozmów na ten temat na tym posiedzeniu, ale czy ten temat w ogóle się pojawił jakoś? Panie przewodniczący, ja w pracy świadka. Ani z wykształcenia, ani zainteresowań nie jestem, ani finansistą, podatkowcem i w tym, jak i w wielu innych obszarach życia uznaję wyższość wiedzy, doświadczenia innych osób. Nie, nie jestem specjalistą od podatku. Czyli świadek się tym nie zajmował. Nie. Dobrze zrozumiałem. Tak. A czy pan premier Tusk jakoś pytał się, konsultował z panem o przebieg tych prac tego zespołu, o decyzje, jakie tam są podejmowane? No, oczywiście w interesującym nas obszarze. No, panie przewodniczący, znowu, mija 11 lat. Ja nie mogę zaprzeczyć, że rozmawialiśmy z szefem na temat postępu prac priorytetowej komisji, jak jeszcze raz przypomnę, postępu prac Komisji Przyjazne Państwo, jaki jest postęp, w którym kierunku idziemy, czy posłowie są zadowoleni, nie są zadowoleni, czy rząd jest zadowolony, niezadowolony, tylko w ten sposób, jak idzie postęp prac. Natomiast co do spraw merytorycznych, zresztą za naszych czasów tak było, nie wiem jak jest teraz, partnerem merytorycznym w różnych kwestiach, zapewne również podatkowych, dla prezesa Rady Ministrów byli odpowiedni ministrowie. Czyli z panem o tym nie rozmawiał? Nie odnajduję tego w swojej pamięci. Panie ministrze, a czy później, bo pan pełnił różne funkcje rządowe przez kilka lat, czy był pan jakoś świadkiem chociażby, czy w pana obecności, czy może z pana udziałem jakaś dyskusja o takiej kwestii, że na przykład jest jakiś problem z poborem podatku VAT, czy na Radzie Ministrów, na której pan uczestniczył, czy ten wątek się pojawił? Panie przewodniczący, no, przez wiele lat, jak sam pan zwrócił uwagę, prawdopodobnie różne rozmowy się odbywały. Nie mogę wykluczyć, że gdzieś wstawała jakaś sprawa podatkowa, czy to na posiedzenie Rady Ministrów, czy na przygotowaniach do Rady Ministrów. Wydaje mi się to z pragmatyki życia dosyć naturalne, że takie tematy mogły się pojawiać. Wszak dla budżetu państwa i dla państwa podatki to rzecz ważna. Ale nie odnajduję żadnej konkretnej rozmowy, wychodząc naprzeciw pana pytaniu. A jak, oczywiście chodzi mi o te rozmowy, czy też może wymianę korespondencji, w której pan uczestniczył lub był świadkiem, tłumaczono ten ogromny, właściwie po pierwszym roku spadek wpływu z podatku VAT, to znaczy to, że były one zdecydowanie niższe niż planowano, no wiemy, że kryzys światowy, tak, tak to było tłumaczone. Czy jakieś inne wytłumaczenie jeszcze się pojawiało, jakiś inny wątek, że może nie tylko kryzys światowy, nie tylko ta sytuacja makroekonomiczna, coś tu ma na rzeczy, że w roku 2009 na przykład te wpływy miały ujemną dynamikę? Panie przewodniczący, odpowiadając już wcześniej na pana pytanie, powiedziałem, że ja nie jestem specjalistą od podatków i nie czuję się mocny w sprawach finansowych. Ale ja nie pytam tutaj o pana opinię, tylko ale to jest związane z czego był świadkiem. Z drugim pytaniem, nie pamiętam, aby były takie rozmowy.
Rzeczywiście tematem numer jeden dla naszego rządu było uchronić Polskę przed spadkiem gospodarczym, co się udało. Było uchronić Polaków, Polki i Polaków przed spadkiem poziomu życia, co się udało szczęśliwie. A w związku z tym słusznie pan zauważył, że rzeczywiście tematem numer jeden nie tylko w polskiej polityce i polskiej gospodarce, ale światowej, był kryzys gospodarczy, który dokładnie w 2008 roku się rozpoczął. I to był rzeczywiście temat, jak doskonale dzisiaj pamiętam, który spędzał sen z powiek rządowi. A taki wątek, że konsumpcja, czyli wartość opodatkowana VAT-em wzrosła o 6%, a wpływy z VAT-u spadły o tam ponad 2%, nie pamiętam, znaczy nie chcę sugerować, czy ten wątek się pojawi. Dziękuję panie przewodniczący za wyrozumiałość, już nie chce pan mi nic sugerować. Jestem wdzięczny za to. Natomiast nie odnajduję takich rozmów o konkretnie o tym przypadku. Natomiast jeżeli już pytamy o opinie i własne jakieś wnioski, to czytałem gdzieś w prasie międzynarodowej ze zdziwieniem, autor artykułu odnotowywał fakt, że za waszych rządów wzrost sprzedaży paliwa osiągnął 25%, a wzrost z akcyzy tylko 12%. Gdzieś wyparowało 12% akcyzy. Więc jest to problem, który prawdopodobnie wówczas też się pojawiał, ale ja nie śledziłem tego, tak jak zapewne pan przewodniczący. Mówiąc temat językiem młodzieżowym, to off topic, natomiast od razu mogę wyjaśnić świadkowi, że to rozjechanie się między wpływami z akcyzy a dynamiką sprzedaży paliwa wynika z tego, że wcześniej... Jestem tak młodzieżowy, gdyby pan przewodniczący wyjaśnił, co znaczy topic. Temat. Poza tematem prac komisji. Dobrze. Otóż wynika z tego, że wcześniej był bardzo duży fikcyjny obrót paliwami, który służył wyłudzaniu podatku VAT, a żeby go uprawdopodobnić, też opłacano akcyzę. Przestępstwo dotyczyło VAT-u, obrót był fikcyjny, a akcyzę płacono. Stąd ta dynamika wpływów z akcyzy przy ureolnieniu do obrotu. Pan przewodniczący powiedział, że teraz się sprzedaje więcej paliwa, ale akcyzy się mniej płaci? Nie, płaci się również więcej. Może lepiej było, że jak się sprzedawało mniej paliwa, ale więcej akcyzy było. Nie, panie przewodniczący, ponieważ wtedy nie jednocześnie wyłudzano z budżetu państwa ogromne sumy VAT-u, znacznie większe niż te wpływy z akcyzy, a komisja bada sprawy dotyczące i akcyzy i VAT-u. Natomiast jeszcze raz powtórzę, metodą uprawdopodobnienia fikcyjnego obrotu służącemu wyłudzeniu VAT-u było również opłacenie akcyzy, ponieważ była to z punktu widzenia grup przestępczych pewna inwestycja, która później się wielokrotnie zwracała w tym wyłudzonym VAT-ie. Ale wróćmy do tematu naszego przesłuchania, ale może tu już kolega poseł przewodniczący Smoliński, ja tyle w tym momencie. Dziękuję bardzo. W maju 2011 roku w Kancelarii Prezydenta powstała taka praca, system stanowienia prawa pod kierunkiem ministra Dziekońskiego i tam wielu ekspertów pracowało nad tym, aby państwo było sprawne i służebne, tak to zostało określone. I tam jest też odniesienie się właśnie do prac Komisji Przyjazne Państwo, między innymi Adam Bodnar, ekspert wówczas, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wymieniał takie mankamenty stanowienia prawa. Kierowanie się emocjami społecznymi przy tworzeniu prawa, niedbalstwo legislacyjne, ignorowanie komisji kodyfikacyjnej prawa karnego, brak całościowej, długoterminowej wizji zmian w wymiarze sprawiedliwości, przekroczenie terminów niezbędnych do przyjęcia określonych ustaw, brak wykonania niektórych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Zenon Wasilewski, ekspert Business Center Club, mówił o nadmiarze regulacji prawnych, niestabilności tworzenia prawa, dużo wrzutek poselskich, polityzacji procesu legislacyjnego, dziki lobbying polityczny. Adam Bodnar mówił o tym, że funkcjonowanie projektu, znaczy komisji Przyjazne Państwo działa w ten sposób, że powstają sprzeczne między sobą projekty między na przykład Ministerstwem Sprawiedliwości, bardzo negatywnie to określił, ale ta komisja również zajmowała się sprawami podatkowymi. Teraz chciałbym wrócić do tego, co w pana aspekcie mnie interesuje. Czy powstanie tego zespołu, o którym pan mówi, tej komisji uzgodnieniowej, dosyć dziwnego ewenementu, chyba po raz pierwszy i ostatni taki zespół powstał, pan już później funkcjonował
jako sekretarz stanu do kontaktów z rządem i parlamentem i czy był podobny zakres pana obowiązków jak wcześniej ta komisja uzgodnieniowa? Gdzie, panie pośle? W kancelarii premiera. W 2011 roku nie pracowałem w kancelarii premiera. A kiedy pan był sekretarzem stanu w kancelarii, 2007, w kancelarii prezydenta, tak, był pan? Dobrze. Czy wówczas, jak pracował pan w kancelarii premiera, czy te problemy między Komisją Przyjazne Państwo a Ministerstwem Finansów były takie jak między Komisją a Ministerstwem Sprawiedliwości, o których mówił wówczas Adam Bodnar? Nie znam opinii pana przewodniczącego Bodnara. Jeśli można ją zobaczyć, to chętnie się z nią zapoznaj. Może wówczas się do niej odniosę, aczkolwiek nie widzę za bardzo związku z pracami państwa komisji. Oczywiście pan ma prawo zadawać każde pytanie, jakie pan sobie życzy za stosowne, nawet te niezwiązane z pracami. Natomiast nie znam tej opinii, więc trudno mi komentować opinię profesora Bodnara. Profesor Bodnar wówczas odnosił się do kwestii Ministerstwa Sprawiedliwości, że równolegle prace trwają w Komisji Przyjazne Państwo i w Ministerstwie Sprawiedliwości. Natomiast... To, jeżeli dobrze pamiętam, chyba wówczas ministrem sprawiedliwości był minister Gowin, to może jego warto zapytać. Ale mnie nie interesuje kwestia współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości. Ale to pan poseł zwrócił uwagę na interesuje opinię Bodnara mnie kwestia... I Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale jeżeli pan pomóc. Pozwoli, interesuje mnie kwestia funkcjonowania tych rozwiązań w Ministerstwie Finansów i w Komisji Przyjazne Państwo. Pan był przewodniczącym zespołu, który miał te problemy rozstrzygać. Tak. I, no właśnie. I na czym te problemy polegały między tymi dwoma organami, organem konstytucyjnym, jakim jest minister finansów, a Komisją Sejmową Przyjazne Państwo, że musiał pan rozstrzygać. Też organem konstytucyjnym, panie pośle, pan doskonale wie, że komisje sejmowe również są umocowane w konstytucji, w ustawach i są, były takie czasy, kiedyś były równorzędnym partnerem. Nie rozumiemy, komisja uzgodnieniowa była komisją sejmową? Nie, komisja Przyjazne Państwo. A, Przyjazne Państwo. Przyjazne Państwo, w którym wiceprzewodniczącym był poseł PiS-u, a pod ustawą na przykład, która miała znosić sankcje VAT-owskie, podpisał się wasz kolega klubowy Adam Abramowicz, poseł PiS-u, i on był zresztą sprawozdawcą komisji w tej sprawie. Więc były kiedyś takie czasy, kiedy rząd razem nie tylko z większością parlamentarną, ale również klubami opozycyjnymi szukał pozytywnych rozwiązań. I komisja uzgodnieniowa, jeszcze raz to powtórzę, miała za zadanie te stanowiska zbliżyć rządu i parlamentu. Doskonale pan wie, że pragmatyka pracy urzędów centralnych często bywa oporna w stosunku do pracy parlamentarzystów. Parlamentarzyści mają swoją dynamikę i ekspresję pracy, urzędy centralne swoją. I wartością demokracji, każdego porządnego państwa prawa, gdzie szanuje się wolność i parlamentarzystów, wolność tworzenia prawa, gdzie szanuje się prawo, jest tworzenie warunków do szukania i ucierania stanowisk, do szukania kompromisu. I dobrze, pan no ale tej wolności i tworzeniu systemu prawa przed chwilą panu sobie, przytoczyłem kilkanaście punktów, pan, jak fatalnie to było wtedy, jak to funkcjonowało. No według ale nie pana w Adama komisji Bodnara. Uzgodnieniowej. Natomiast... Natomiast jeżeli pan poseł pozwolił sobie wyrazić opinię, że był to dosyć dziwny twór i nigdy chyba później się już nie powtórzył, to można wyrazić wyłącznie żal z tego powodu, że rząd nie szuka porozumienia z komisjami parlamentarnymi, ważnymi czy priorytetowymi również dla rządu, dlatego że przypomnę, że komisja uzgodnieniowa doprowadziła między innymi do tego, że na przykład nad ustawą o zniesieniu sankcji Beata Szydło, Antoni Macierewicz, pan poseł Terlecki, wielu, wielu waszych posłów zagłosowało, jak chciał Palikot, więc to chyba była wartość tamtych czasów. Jeżeli Rada Ministrów podejmuje uchwałę i powołuje komisję czy zespół, bo uchwała jest w sprawie zasad współpracy Rady Ministrów z Sejmową Komisją Nadzwyczajną. Czyli musiała powstać specjalna, no tu nie pisze, że zespół, tak, tylko uchwała mówi o zasadach współpracy Rady Ministrów z Sejmową Komisją Nadzwyczajną Przyjazne Państwo, więc coś funkcjonowało nie tak, skoro musiała być specjalny organ powołany, który
określał zasady współpracy. No. Pierwszy i ostatni raz. W następnej kadencji już ta sama formacja polityczna, którą pan reprezentował czy reprezentuje. Bo zniknęła nie Komisja Przyjazne Państwo. Zespołu. Bo już nie było Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo. Panie pośle, jest pan doświadczonym parlamentarzystą od nas z Pomorza i doskonale pan przecież rozumie, jeżeli jest dla koalicji rządowej coś ważnego, priorytetowego, to ustanawia się odpowiedni priorytet. Priorytetem wysokim była oznaczona Komisja Nadzwyczajna, jak sama nazwa wskazuje, Przyjazne Państwo, do deregulacji. I ta komisja dokonała dużo dobrych rzeczy. W tej komisji zasiadali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, również prominentni. I, Ale warto oddać cześć. Chciałbym wrócić do pytania i jakie były problemy, które musiał pan rozwiązywać w tym zespole, które ta uchwała powołała, między Ministerstwem Finansów a Komisją Przyjazne Państwo, bo sam pan zresztą wtedy wówczas stwierdził, że trzeba było niepotrzebne i bzdurne przepisy usuwać, co jest założenia dobre. Słuszne, tak. Super. Natomiast no, część z tych przepisów okazało się, że może mieć duży wpływ na budżet państwa i niech wszystkie znalazły, że tak powiem, przychylność w zespole, w którym pan był. To według mojej wiedzy. Teraz jak według pana wyglądała ta współpraca i co musieliście, nie wiem, zatrzymywać z tych projektów, że przychodzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów i komisji do pana i te decyzje, o której tutaj przed chwilą była mowa, tam zapadały? Decyzje zapadały w resortach. Ta komisja służyła do tego, aby zbliżyć stanowiska i wypracować pole kompromisowe. Jeszcze raz warto chyba przypomnieć. Rzeczywiście były rzeczy i były sytuacje, w których nie zawsze strona rządowa zgadzała się ze stroną poselską. Ja odnajduję w pamięci jeden taki przykład. No pewnie nie będę dostatecznie precyzyjny dla fachowców w tym względzie, ale pamiętam taką dosyć burzliwą rozmowę między przedstawicielami Komisji Przyjazne Państwo a Ministerstwem Finansów. Wtedy pamiętam dosyć pryncypialną pozycję pani minister Majszczyk na tym spotkaniu, kiedy komisja wnioskowała, aby odstąpić od drukowania faktur VAT-owskich w sprawie na paliwo na stacjach benzynowych dla przedsiębiorców, bo przecież i tak każdy z nas, jak tankuje paliwo, otrzymuje paragon fiskalny. I czy to nie wystarczy? I wówczas rzeczywiście argumentacja Ministerstwa Finansów, że nie wystarczy i że muszą być faktury drukowane, była dosyć, była racjonalna i mocna, dlatego że użyty argument o tym, że zaistnieje ryzyko szerokiego handlowania paragonami fiskalnymi, no bo on jest nieoznaczony, jest za dużym ryzykiem dla budżetu państwa i wtedy wszyscy się do tego zgodzili, łącznie z posłami z Komisji Przyjazne Państwo, że rzeczywiście ten pomysł chyba nie jest najmądrzejszy i należy się z niego wycofać. Tak odpowiadając panu posłowi na konkretny przykład, więcej z takich rzeczy nie pamiętam, gdzie były jakieś szczególne kontrowersje i być może ten mi się jakoś odznaczył w pamięci, panie pośle. No ale jednak z tej notatki, którą pan przed chwilą dostał, jest projekt ustawy i decyzja. No i na przykład w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uzgodniono, to jest decyzja zespołu, tak, że Ministerstwo Finansów przygotuje nowy projekt opinii pozytywnie oceniający projekt ustawy, czyli był negatywny, była negatywna opinia i pan spowodował, że ministerstwo musi zmienić swoją opinię. No, panie pośle, tutaj kręcił czym? Panie przewodniczący, panie pośle, jeszcze raz powtórzę, zadaniem tej komisji było zbliżanie stanowisk i czasami bywało tak, jak panu przed chwilą pokazałem, że komisja odstępowała od swojego pomysłu. Czasami było tak, że rząd uznał argumentację strony poselskiej. Tak, być może to rozwiązanie ma sens. I wtedy ministrowie odpowiedzialni, reprezentujący resort mówili, ok, przepracujemy to i prawdopodobnie zmienimy decyzję w tej sprawie. A czasami było tak, że strony się rozchodziły w ogóle bez uzgodnienia. No taka jest pragmatyka codziennego życia. Ludzie, którzy szukają kompromisu, czasami tego kompromisu mogą po prostu nie znaleźć. Dobrze, jak się uda ten kompromis znaleźć. I w sprawach tych podatkowych, o których dzisiaj mówimy, o tej waszej ustawie z 2009 roku, no akurat z tego, co wiem, udało się taki kompromis znaleźć. I zniesienie sankcji VAT-owskiej było poparte całym Sejmem, jednogłośnie.
łącznie z Beatą Szydłą, Antonim Macierewiczem, Jackiem Kurskim, wszystkimi innymi waszymi prominentnymi politykami. Czy to źle, czy to dobrze, że udało się zbudować większość parlamentarną wokół jakichś rozwiązań? Dzisiaj to jest rzeczywiście już nie do pomyślenia, ale kiedyś dobrze, w Polsce była demokracja parlamentarna. Skoro pan uważa, że to było takie dobre rozwiązanie, to czy pan ja wie... Ja nie oceniam tego konkretnie, dobrze, ja mówię pan, o procesie, o zjawisku. Czy pan wiedział wówczas, czy premier wiedział, że istniało już raport czy informacja Centralnego Biura Śledczego, wówczas funkcjonującego trochę w innej formule jako departament w Komendzie Głównej Policji, który w kwietniu 2008 roku przedstawił już informację, że wyłudzenia przybierają coraz większy charakter, szczególnie w zakresie paliw, że pojawiają się już znikający podatnicy, że pojawiają się już karuzele VAT-owskie i o tym posłowie opozycji w ogóle nie mieli pojęcia, natomiast obawiam się, że również posłowie koalicji nie mieli o tym pojęcia, że taki raport jest, bo z naszych dokumentów wynika, że on poza kilka osób, czyli generała Bondaryka, nie uzyskaliśmy informacji, czy wówczas minister Schetyna o tym wiedział, ale minister Parafianowicz również. Czy premier o tym wiedział, czy pan wiedział, że taki raport jest? Bo na pewno w tym raporcie 2008 roku. Macie rozpisanych odbiorców. Tak, tam premiera nie było. Natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było, generał Bondaryk i jako wiceminister. CBA było? CBA nie było. Nie, CBA nie było, z tego co pamiętam. Ale raport był no, dosyć już zatrważający, tak? Czy on dotarł do premiera, czy pan jako szef gabinetu politycznego miał taką wiedzę, że taki raport istnieje i wtedy ocena tej rezygnacji z 30-procentowej sankcji powinna być inna. Także jednak to zagrożenie, którego w 2006 roku, kiedy projekt powstał, nie było, ponieważ ściągalność VAT-u była bardzo wielka, czy jedna z najlepszych w Europie, a już w 2008 i 2009, a szczególnie już w kwietniu 2008 sytuacja się zmieniła, więc należało pod tym kątem patrzeć. I niestety nie wszyscy o tym wiedzieli. Czy pan wiedział? Celowo zapytałem o rozdzielnik. Pan poseł dysponuje tym dokumentem. Pytałem o ten rozdzielnik. Najlepiej zapytać osoby, które są na tym rozdzielniku. Też pragmatyka służb specjalnych, czy to policji nawet, bo to jak rozumiem chodzi o CBS, wtedy był w strukturze policji, czy jest dalej, nie wiem. Była taka, że no nie dzielą się szeroko tymi swoimi dokumentami i raczej jest lepiej zapytać tych, którzy są po prostu na rozdzielniku. To... Jeżeli mnie tam nie ma na tym rozdzielniku, to pytanie o to, czy wiedziałem o tym raporcie, no jest dosyć chybione. No, pytam się, bo tego typu raporty nie trafiały tylko i wyłącznie do adresatów, dlatego że adresaci często dzielili się też tą wiedzą z innymi osobami, jeżeli oczywiście te jaką osoby klauzulę miał ten dokument, dostęp panie pośle, do jaką klauzulę miał ten dokument? To było poufne. No to tym bardziej, to jest obieg informacji niejawnych, w związku z tym państwo jesteście doskonale w stanie sprawdzić, kto się z tym dokumentem zapoznał. Chodziło mi o pana wiedzę, czy pan o tym dokumencie wiedział, bo to miało istotny wpływ, moim zdaniem, na tą decyzję odnośnie likwidacji sankcji 30-procentowej, bo jestem przekonany, gdyby ten raport został ujawniony, znaczy wszystkim decydentom, ta decyzja mogła być inna i posłowie też by inaczej zagłosowali. Trudno mi komentować po tylu latach, jakby jaka byłaby decyzja. No, ja mówię, ja za co odpowiadam, za to się mogę tłumaczyć i to państwu przedstawiać. Natomiast no, jak mówię, jeżeli tym bardziej dokument ma jakąś klauzulę niejawną, to najlepiej jest sprawdzić rozdzielnik, kto się z nim zapoznał. Przecież to jest oczywiste. Prezes Rady Ministrów ma dostęp do wszelkich dokumentów, tym bardziej, że w jest tym czasie nawet koordynował. Podpisał, że zapoznał nawet, się? Nie, ja mówię, że koordynował służby specjalne, więc szefowie służb specjalnych, czyli tak samo mógł się zapoznać, minister. Tak samo w takim razie mógł się zapoznać Mariusz Kamiński, który był szefem CBA. Pozwoli pan, że dokończę pytanie. Czy wobec tego, na którymś ze spotkań, czy brał pan udział w posiedzeniach kolegium do spraw służb specjalnych? Nie. A czy organizował pan jakieś spotkania między szefami służb specjalnych Nie. a premierem? Nie. A czy szefowie służb specjalnych przekazywali do gabinetu politycznego jakieś raporty, które należało, na przykład prosili pana, żeby pan przedstawiał premierowi jakieś raporty? Tutaj w tych sprawach, jeśli chodzi o obieg dokumentów niejawnych, wszystko było i jest, no zakładam, że jest, przynajmniej za naszych czasów było bardzo
tak srogo respektowane i reglamentowane. Dostęp do odpowiednich dokumentów mieli wyłącznie osoby, które miały odpowiednie dostępy do odpowiedniej klauzuli niejawności. Ja nie odnajduję w swojej pamięci jakichś raportów służb specjalnych na taki temat. Nie, być może dostawałem na inne tematy, ja nie pamiętam, czy dostawałem... A jaki pan miał klauzulę, że tak powiem, dostępu do informacji? Ściśle tajne. No, czyli najwyższą. Tak. No właśnie. To czy w takim razie szefowie służb, czy pan chciał, czy oni chcieli też, żeby pan się zapoznawał z niektórymi raportami dotyczącymi bezpieczeństwa ekonomicznego państwa? Nie odnajduję tego w swojej pamięci, aby takie dokumenty do mnie docierały, a już żadnej inicjatywy szefów służb zmierzającej w tym kierunku tym bardziej. Czy w ogóle w momencie, kiedy premier był, koordynował służby specjalne, czy pan miał w tym zakresie jakieś specjalne obowiązki jako szef gabinetu politycznego? Nie. A czy na przykład opiniował pan dla prezesa Rady Ministrów, dla premiera na jakimś etapie procesu legislacyjnego jakiekolwiek projekty, przepisów dotyczących uszczelniania systemu podatkowego? Nie przypominam sobie takiej sytuacji. A czy miał pan wiedzę, że w systemie podatkowym, znaczy w systemie, w dochodach, tak, budżetu, gdzie VAT no, sięga około 50%, czy sięga około 50% wszystkich dochodów, że te dochody albo nawet zmalały w początkowym okresie, ale później się utrzymywały na podobnym, czy tam powiedzmy od 100 milionów do 120 przez 8 lat, to tam o 20% wzrosły. Milionów? W tym czasie, miliardów, przepraszam. W tym czasie nawet był spadek w 2009 roku dochodów. Czy miał pan tą wiedzę? Mam wrażenie, że zadawał już pan poseł to pytanie wcześniej o stan mojej wiedzy na temat pojawiającej się już wtedy albo w innym czasie luki i odpowiedziałem na to pytanie. Ja nie mówię o luce, mówię o samych dochodach. No czyli o spadaniu dochodów. Nie, nie miałem takiej wiedzy. A czy premier miał taką wiedzę według pana? Mieliście przed sobą prezesa Rady Ministrów w tych czasach. Zakładam, że zadaliście mu to pytanie. Ja pytam się o pana wiedzę. A ja nie mogę odpowiadać za stan wiedzy innych. Jak pan rozmawiał z premierem, to pan ma wiedzę i tą wiedzą jest pan zobowiązany zgodnie z przysięgą, którą pan złożył. Z pełną sympatią, panie przewodniczący. Podzielić się. Ta granica już jakby cierpliwości do odpowiadania na pytania, które kompletnie jakby wykraczają albo poza zakres prac komisji, albo sugerują tezę, albo pytają nie, nie ma, o opinię, nie ma o stan wiedzy sugestii na temat innych świadków i albo sugerują, no bardzo bym prosił. Pytam jednak, się o wiedzę, tylko i wyłącznie. Znaczy, świadek ma odpowiadać wyłącznie na temat faktów. A co to ma wspólnego z wiedzą, czy premier jeżeli coś pan wiedział? Z kimś rozmawiał, to jest fakt. Tak. I z tej rozmowy ma pan wiedzę. Wam i tą wiedzą razy jest pan zobowiązany temat się podzielić. A już odpowiadałem państwu już wielokrotnie na ten temat. Nie przypominam sobie, abym z premierem rozmawiał na te tematy wzrastania albo zmniejszania. Zakładam, że na posiedzeniach Rady Ministrów, jeszcze raz to powtórzę, odpowiedni ministrowie dzielili się z tą wiedzą z szefem, z premierem Rady Ministrów i z innymi członkami Rady Ministrów. I jeszcze raz przypomnę atmosferę 2008 i 2009 roku, szalejącego światowego kryzysu. Pytanie o to, czy ja wiem, czy premier wiedział, no jest nie do mnie, z całym szacunkiem. Był prezes Rady Ministrów przed państwem, trzeba było go o to zapytać. Ale to nie rozumiemy się, powtarzam, czy pan rozmawiał z premierem, jeżeli pan rozmawiał, to ma pan z tej rozmowy jakąś wiedzę, no i o to mi chodzi. Co pan ma, nie o premiera, tylko o pan, czy pan rozmawiał, no to wiedział pan, jaka wymiana zdań była z premierem, czy w ogóle rozmawiał pan na temat właśnie spraw podatkowych. Panie pośle, byłem szefem gabinetu premiera i rozmawialiśmy na tysiące różnych spraw z prezesem Rady Ministrów. Nie wykluczam, ale szalejący że... kryzys nie był jedną z tysiąca spraw, był chyba pierwszą. Przepraszam? Czy nie? Szalejący kryzys ekonomiczny nie był jedną z tysiąca spraw, tylko myślę, że był jedną z najważniejszych. Dobrze, widzę, że zacznijmy jeszcze raz. Byłem szefem gabinetu politycznego premiera, sekretarzem do spraw parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera. Merytorycznie podlegały mi dwa departamenty, Departament Spraw Parlamentarnych i Departament Spraw Zagranicznych. Proszę mi uwierzyć, że w ramach
tysięcy odpowiedzi na interpelacje poselskie, również posłów opozycji, w ramach tysięcy, setek zajęć związanych z wizytami zagranicznymi prezesa Rady Ministrów. Przypomnę, że to był bardzo aktywny okres premierostwa, również na forum międzynarodowym. Żałuję, że możemy mówić o czasie przeszłym, jeśli chodzi o aktywność dyplomatyczną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zakończoną sukcesami, ale tak wtedy było i zajmowałem się różnymi sprawami, setkami prawdopodobnie równoległych tematów. Czy pojawiał się temat kryzysu? Pojawiał się na wszystkich spotkaniach Rady Europejskiej, na wszystkich spotkaniach z politykami, przedstawicielami innych państw, bo tym żył cały świat. Nie mogę panu posłowi odpowiedzieć, czy rozmawialiśmy konkretnie, czy spadają, czy wzrastają jakieś dochody z jakiegoś konkretnego podatku, po prostu nie odnajduję tego w swojej pamięci. Tak, bardzo przejmowaliśmy się kryzysem gospodarczym, tak, robiliśmy wszystko, aby temu przeciwdziałać, tak, chroniliśmy finanse publiczne państwa, tak, martwiliśmy się o sprzedaż kolejnych transz obligacji na rynku międzynarodowym po to, żeby Polska mogła finansować swoje koszty. Tym się zajmowaliśmy. Wiem, że takie rozmowy miały miejsce. Nigdy nie byłem uczestnikiem jakimś bardzo aktywnym tego rodzaju rozmów, dlatego że partnerami do rozmów czysto merytorycznych i fachowych dla prezesa Rady Ministrów są odpowiedni ministrowie. Ale teraz kontynuując to, co pan powiedział, tak, że zajmowano się takimi sprawami, właśnie tymi ekonomicznymi, to wśród tych spraw nie było kwestii związanych ze spadającymi dochodami z tytułu podatku VAT? Ale kolejny raz mogę panu posłowi odpowiedzieć, że nie odnajduję tego konkretnego tematu w swojej pamięci, co nie wyklucza, że takie rozmowy się gdzieś mogły w mojej obecności również toczyć. A czy przed komisją, przed inną z komisji dotyczącej afery hazardowej, pan zeznał, że pan nie zajmował się sprawami hazardu i sprawami legislacyjnymi, natomiast no, w tym zespole, o którym pan mówił, pan podejmował decyzje legislacyjne, tak? Albo... Nie podejmowałem decyzji legislacyjnych, panie pośle, warto sięgnąć do tego, co powiedziałem wcześniej, bo jeżeli pan przewodniczący sugeruje inaczej, to możemy zrobić przerwę i przeanalizować moje zeznania, które przed chwilą złożyłem. No, były decyzje, czy dane... projekt będzie kontynuowany lub nie, w jakim kierunku on ma iść, no to są decyzje legislacyjne. W procesie nie, to nie są decyzje legislacyjne. Decyzje legislacyjne podejmuje kierownictwo każdego z resortów, podejmując stosowną opinię, projekt opinii Rady Ministrów do konkretnego projektu ustawy, a na samym końcu posłowie głosujący. Notatki, z tej notatki jednak wynika coś innego, tak? Na przykład jest decyzja, że projekt został wycofany, tak? No to w procesie legislacyjnym jest to istotny element, tak? To jest, panie przewodniczący, jeszcze raz wróćmy do tego. Ta notatka, za którą jeszcze raz powiem, jestem wdzięczny, bo tylko pokazuje, że mieliśmy najwyższy porządek. Proszę uprzejmie. A dziękuję bardzo. Na pana posła zawsze można liczyć, wiem o tym. To tylko pokazuje, że działaliśmy i na podstawie uchwały Rady Ministrów i wszystkie działania tej komisji uzgodnieniowej były protokołowane, legalne, zgodne z prawem i wszystko w granicach jej i na podstawie prawa. Ta notatka, przypomnę, ze spotkania poświęconego propozycjom projektów i tak dalej, i tak dalej. I jest spis projektów i decyzja. W związku z pisem MSWiA decyzja jest negatywna. W innym przypadku MSWiA stwierdziło, jak to, że można, że są pewne zastrzeżenia i będą nad tymi zastrzeżeniami dalej pracować, i tak dalej, i tak dalej. No więc decyzja tutaj należy ją rozumieć jako uzgodnienie faktu końcowego po zakończeniu pracy tej komisji uzgodnieniowej. A potem to już wszystko ma swój tok, również opisany w ustawach dalszych. Ale to pan zaprzecza temu, co pan czyta, tak? No bo jeżeli jest w procesie legislacyjnym, tak? Brał pan udział w procesie legislacyjnym poza komitetem stałym. Panie przewodniczący, generalnie... ja tylko jeżeli mogę, bo świadek przed chwilą wyjaśnił, że to słowo decyzja nie znaczy decyzja w skrócie, tylko uzgodnienie. No, wezwijcie, proszę państwa, przedstawiciela Departamentu Spraw Parlamentarnych i zapytajcie kogoś, kto tworzył tę tabelkę. Natomiast co poeta miał decyzja na myśli, komisji uzgodnieniowej,
Ale proszę bardzo, decyzja komisji uzgodnieniowej... No jest decyzją, tak? Nie jest decyzją wiążącą, nie w tym sensie. Jest pewną rekomendacją. I macie państwo okazję i możliwość zapytać wszystkich innych urzędników. Zapytajcie ich, jak oni to rozumieją. Nikt inny poza wami nie ma wątpliwości, jak rozumiano te notatki. Jak rozumiem, poza panią Hojną Duch również. Uzgodniono, że ministerstwo przygotuje nowy projekt, no to jak to? To nie jest decyzja? Że muszą nowy przygotować? To nie jest żadna też decyzja legislacyjna. No dobrze, tu widzę, że pozostajemy w dużej rozbieżności co do pojęcia decyzja, może która jest trzeba zawarte, będzie powołać przed komisję w roli biegłego językoznawcę, który nam wyłoży, co znaczy słowo decyzja, czy coś innego. Czy pan uczestniczył kiedykolwiek w posiedzeniach komisji przyjazne państwo? Nie sądzę, nie byłem jej członkiem, nie przypominam sobie tego, ale myślę, że zakres moich obowiązków i obszar tych obowiązków nie pozwalał najzwyczajniej w świecie brać udziału w posiedzeniach Komisji Przyjazne Państwa, aczkolwiek jak pan doskonale wie, każdy z posłów ma prawo brać udział w różnych posiedzeniach różnych komisji udział. A czy brał pan udział w posiedzeniach Komitetu Stałego Rady Ministrów? Nie przypominam sobie takiej sytuacji. A jak na przykład były te rozbieżności i zapadła decyzja czy uzgodnienie o nowym projekcie, to trafiało jeszcze na komitet stały? Tak, oczywiście. Tak zakładam. Więc resorty wracały do siebie z pewną rekomendacją, uzgodnieniem, przypomnę, uzgodnieniem kompromisowym, jeżeli do takiego dochodziło. Jeżeli nie dochodziło, to pozostawały na swoich stanowiskach. Wówczas resorty przygotowywały projekt decyzji, projekt stanowiska Rady Ministrów, który dalej procedowało Rządowe Centrum Legislacji. Na posiedzeniach Komisji Uzgodnieniowej zakładam, ale to państwo jesteście w stanie lepiej sobie na tym, sobie to przypomnieć, brali udział również w tych posiedzeniach, brali również przedstawiciele RCL-u, więc należy pytać RCL. Co do procesu legislacyjnego, panie pośle, jest pan doświadczonym parlamentarzystą, doskonale pan wie, że on jest określony w ustawach i posiedzenie tej komisji trudno jest uznać elementem procesu legislacyjnego. Na zdrowie. No, takim myślę, że dosyć dziwnym tworem. Już pan to powiedział parę razy, ja uważam, że nie dziwnym, panie przewodniczący, dlatego że były kiedyś w Polsce sytuacje, w których władza wykonawcza szanowała ustawodawczą, ustawodawcza wykonawczą i również opozycja miała głos i opozycja w tej komisji również miała głos, przedstawiała swoje propozycje. Jeszcze raz przypomnę, że pod projektem ustawy znoszącym sankcję tą 30% jest podpisany państwa poseł PiS-u. On był sprawozdawcą tej komisji. Ja już pan przypomina po raz kolejny tą sankcję, jak powiedziałem, że widocznie bez wiedzy właściwej, merytorycznej o tym, że taki raport CBŚ-u istnieje, to z jednej strony, a z drugiej strony, no, skoro tak było tak dobrze, no to dlaczego pan Adam Bodnar pisał, tak, u prezydenta w systemie stanowienia prawa, że system stanowienia prawa w Polsce to się kieruje emocjami społecznymi przy tworzeniu prawa, niedbalstwem legislacyjnym, ignorowanie komisji kodyfikacyjnej, brak całościowej, długoterminowej wizji zmian, przekraczanie terminów niezbędnych do przyjęcia ustaw, brak wykonania niektórych wyroków Trybunału, nadmiar regulacji prawnych, niestabilność tworzenia prawa, dużo wrzutek poselskich, polityzacja procesu, dziki lobbying polityczny. Skoro było tak dobrze, to czemu było tak źle? Panie przewodniczący, ale jestem absolutnie ujęty pana postawą. Przypominam tylko mówię z profesora, pełen szacunek i z profesora Bodnara. Bo natomiast w tej sytuacji profesor Bodnar jest dla pana autorytetem, który piętnuje mankamenty procesu legislacyjnego w Polsce, a z tego co, ja nie śledzę za bardzo bieżącej polityki w Polsce, ale z tego co widzę w ostatnim zwłaszcza czasie, no jest, mówiąc delikatnie, nie jest państwa pupilkiem. Ale nie spotkałem się z całą stroną zastrzeżeń. To proponuję zaprosić go na komisję. Wtedy, panie wtedy ja określał, wniosek, ale wróćmy, wniosek, tak, panie ministrze, wróćmy do... I posłuchali, co profesor Bodnar ma temat do powiedzenia na temat stanowienia prawa teraz w Polsce. Dobrze, wróćmy do przedmiotu. Czy zmienił opinię na lepszą, czy nie? Ale dobra? Wróćmy do ról, które tutaj... To byłoby ciekawe. Wróćmy do ról, które tutaj jesteśmy zobowiązani zgodnie z ustawą odgrywać. Jak najbardziej, panie ja przewodniczący, zadaję jestem pytania, tutaj po to. Pan jako osoba wezwana jest zobowiązany odpowiadać. Czy miał pan wiedzę, że niektóre rozwiązania w Komisji Przyjazne Państwu były skutkiem, no, wpływu
profesjonalnych firm doradczych realizujących interesy, na przykład podatkowe poszczególnych klientów, że przychodzili ludzie, lobbyści formalnie lub nieformalnie na tę komisję. I czy to nie było jednym z powodów, że musiał powstać taki zespół, żeby trochę panować nad komisją? Panie Przewodniczący, no, nie do końca jestem właściwym adresatem tego pytania, o z kim pracowała Komisja Przyjazne Państwo. Należy pytać członków Komisji Przyjazne Państwo. Ja nie byłem członkiem Komisji Przyjazne Państwo. Proszę zaprosić pana posła Palikota, na pewno państwu to opowie, czy posła Pancyliusza, czy posła Abramowicza, którzy podpisywali się pod projektami ustaw, z kim oni pracowali. Ja nie mogę tego komentować, bo po prostu nie wiem. No nie, no pan był członkiem nie wiem zespołu, kim... który specjalnie miał tak. Między komisją ale ja a staram... rządem, więc nie może pan powiedzieć, że pan nie wie, co się na komisji działo. No, musiał pośle, pan z najlepszą intencją staram się panu wyjaśnić, że ja nie kontrolowałem prac Komisji Przyjazne Państwo. W ramach uchwały rządowej byłem powołany do tego, aby współpracować, aby znaleźć sposób współpracy, skuteczny, owocny, dobry dla obu stron, współpracy między Komisją Nadzwyczajną Przyjazne Państwo i rządem. I to była wyłącznie moja rola, moderatora i organizatora. Natomiast z kim pracował Palikot, Abramowicz, czy ktokolwiek inny z Komisji Przyjazne Państwo, to jest pytanie do Palikota i Abramowicza, nie do mnie. Ale przecież to był twór... No, jedyny, powtarzam po raz kolejny, tak, jedyny w swoim rodzaju, żeby była uchwała Rady Ministrów odnośnie zasad współpracy Rady Ministrów z Sejmową Komisją Nadzwyczajną. No, pierwszy i ostatni raz to się zachęcam zdarzyło. Zachęcam pana posła, to stwórzcie sobie Komisję Nadzwyczajną, powołajcie taką komisję uzgodnieniową w rządzie i to wtedy może coś lepszego z tego wyniknie. Nie, no. Wtedy faktycznie już by to nie był jedyny przypadek, ale no na razie jest. Jest jedyny. No mój czas się niestety skończył, także dziękuję może bardzo. Ja tutaj jestem winny państwu posłom informację, że w półgodzinnych turach dzisiaj pytania. Panie ministrze, w takim razie odnośnie tej komisji uzgodnieniowej, ilu posłów z opozycji było też zapraszanych na tą komisję? Panie pośle, no minęło bardzo dużo czasu. Ale czy byli jacyś? Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie, dlatego ja nie odnajduję tego w swojej pamięci. Najlepiej jest sprawdzić po prostu w protokołach, a jak okazuje się, słowa Bogu, te protokoły są, więc pewnie księga wejść i wyjść, to wszystko jest do odtworzenia. Rozumiem, ale zaproszenia, kto wystosowywał, to pan robił, czy to sama komisja decydowała o składzie, kto będzie reprezentował komisję? Ja zakładam, komisję? Że pewnie ja zapraszałem na tą komisję. Departament Spraw Parlamentarnych przygotowywał całość tej dokumentacji, jak pewnie zaproszenia. I jak i do resortów, tak i do Komisji Przyjazne Państwo. To tak, już... ale czy wtedy brał pan pod uwagę, żeby zaprosić tych posłów opozycji, którzy pracowali też w tej komisji, czy wystarczył pan panie przewodniczący? Panie pośle, nie jest rolą władzy wykonawczej dyktować władzy ustawodawczej, kto ma się pojawić na spotkaniu. Czyli zaproszenia nie były imienne? Zakładam, że nie były imienne. Rozumiem. Czy te obrady komisji, one były publiczne czy tajne? Nie, jak tajne. No jeżeli jest notatka, jest jawna i ma pan jawny dokument z tego, no to nie są tajne. Ale czy one były zamieszczane na stronach internetowych Sejmu, Kancelarii, gdzie można było zobaczyć na przykład film z tego, tak jak tutaj są kamery, wszystko się nagrywa? No to był 2009 rok. Nie to było, nie było wtedy kamer. Nie było jeszcze chyba tak rozpowszechnione zapisywanie i publikowanie, natomiast... To w takim razie protokół był robiony? Proszę zapytać urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czyli nie pamięta pan po prostu? Nie pamiętam tego, zakładam, że tak, skoro powstawała z tego notatka, która świadczy to ona o mogła tym, być że... tylko wewnętrzną notatką dla wiadomości ministerstwa, a niekoniecznie nawet opinii publicznej. Ale nawet ktoś musiał na podstawie czegoś tę notatkę stworzyć. Tak, tak, ale mi chodzi o to, czy ten proces był jawny, czy opinia publiczna mogła się zapoznać. Tak jak wiemy, komisje sejmowe są otwarte dla wszystkich i one są protokołowane, więc każdy Polak jest w stanie sprawdzić, jak ten proces legislacyjny przebiega w danym momencie, a to było gdzieś tak w środku, wyciągnięte trochę do ciemnego pokoiku i uzgodnienia, o których no, nikt nie, ja nie wiedział wiem, jak poza teraz, ale za naszych wam. Czasów nie było ciemnych pokoików w Kancelarii Prezesa. To może był bardzo oświetlony, ale dla nielicznych po prostu. Okay, czyli... Te spotkania miały charakter wielostronny, przychodzili urzędnicy, upoważnieni urzędnicy konkretnych resortów. Powiedziałem, prawie 200 inicjatyw było omawianych. Dobrze, byli przedstawiciele
Rządowego Centrum Legislacji, byli przedstawiciele Departamentu Spraw Parlamentarnych, byli przedstawiciele Komisji Przyjazny Państwo. Jakiej tajności tu jest mowa? A czy jakaś opinia publiczna też była, byli przedstawiciele opinii publicznej, NGO-sów? Czy ktokolwiek mógł wejść na takie spotkanie poza urzędnikami? Nie, przypominam sobie, ale nie sądzę, żeby zaproszenia były kierowane do jakichś osób jeszcze zewnętrznych dodatkowo. Czyli jednak to było trochę to takie tajne dla wybranych osób, oczywiście pan z ministerstwa. Pan się lubuje w słowie tajne, możemy tego językoznawcy zapytać, okay. Co pan rozumie przez słowo tajne. No inaczej, ujmę to, że opinia publiczna nie mogła się zapoznać z tym, co się dzieje po prostu za zamkniętymi drzwiami w KPRM-ie, dopóki nie poznała tej decyzji na Komisji Przyjazne Państwo na przykład, tak? Tak jak prawdopodobnie na większości komisji międzyresortowych i uzgodnieniowych, gdzie prowadzi się rozmowy między resortami, gdzie powstają protokoły rozbieżności albo nie, gdzie powstają jakieś notatki z tego wewnętrzne. Te wszystkie notatki są urobkiem tych prac i one są jak najbardziej jawne i dostępne. No, to pan jest posłem, pan może zapytać Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie te dokumenty są. Chodzi mi o to, czy są po prostu na bieżąco publikowane, tak jak wszystko tutaj. Okej, okay. Nie było w tamtym czasie większość, to robione. Z tego, co się orientuję, większość dokumentacji związanych z komisjami międzyresortowymi, zasiadaniem komitetów wewnętrznych, zespołów wewnętrznych, nie są również dzisiaj publikowane w przestrzeni publicznej. No tak, tylko że tu mieliśmy do czynienia z projektem, który już był w Sejmie i on był jakby publiczny. Nie, to nie był proces przygotowania. Jaki projekt? No tutaj ta komisja uzgodnieniowa, te projekty wszystkie, które Komisja Przyjazne Państwo, nad którymi pracowała, tak? To część z nich, jeśli dobrze pamiętam, to nie były wprost już projekty ustaw, tylko to na przykład były założenia do ustaw albo jakieś kierunkowe idee, z którymi przychodzili posłowie. To był bardzo wstępny etap prac samej Komisji Przyjazne Państwo. Tam, gdzie rząd znajdował pole kompromisowe, mógł iść na współpracę z parlamentarzystami, mówiąc, my pracujemy nad czymś porządnym, podobnym. Ta sfera, na przykład zdjęcie blokad zawodów różnych i tak dalej, nad tą pracujemy. Jeżeli jesteście w stanie to szybciej albo lepiej, macie lepszą argumentację, to proszę to robić jako nie można. No rząd też nie może limitować, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś tak nie było, nie może limitować posłów, jeśli chodzi o własną inicjatywę. A ta komisja miała za zadanie wyłącznie znaleźć obszar wspólny, aby komisja mogła szybciej pracować i rząd rozumiał intencje i szybciej przygotowywał projekty. No tak, ale to wszystko można było zrobić na Komisji Przyjazne Państwo. Nie zawsze, dlatego że jeżeli w jednym miejscu jesteśmy w stanie spotkać kilka resortów, spotkać Komisję Przyjazne Państwo, są jednocześnie urzędnicy RCL-u, na komisję nie zawsze się zjawiają. Ale na komisję też zaproszenie otrzymują ci wszyscy urzędnicy. To, czy oni przyjdą, czy nie, no to już jest kwestia samego urzędnika. Tak? To rozumiem, że jak spotkania były w kancelarii, to wtedy ten urzędnik się dostosowywał i przychodził, a na Komisję Przyjazne Państwo niekoniecznie mu się chciało. To nie jest pytanie do mnie, tylko do kogo konkretnego urzędnika. Rozumiem, ale pan tutaj stosuje ten argument, że wtedy mogli przyjść wszyscy urzędnicy, RCL i mogli uzgodnić się, a to samo mogli zrobić na Komisji Przyjazne Państwo, tylko że to by było wtedy publiczne i potencjalnie otwarte dla wszystkich. Nie, te spotkania również, jeszcze raz podkreślę, no nie są żadne tajne, proszę nie budować fałszywej tezy. Ale nikt nie mógł tezy. Wejść, nikt nie mógł wejść. Panie pośle, pan nieustannie mi przerywa, tak się, my się nie słuchamy i ja wtedy pana też nie słyszę. Ja przerywam, żeby od razu naprostować. Bo ja zaczynam zdanie, pan mi przerywa i problem polega na tym, że nie tylko pan mnie nie słyszy, ale ja pana nie słyszę. I jakby to jest meritum normalnej rozmowy, że się strony słuchają. Między innymi ta komisja uzgodniała, temu była poświęcona, żeby strony się słyszały. Tak, tylko jak zauważam, że już pan skręca gdzieś tam za daleko, to od razu wolę naprostować, żebyśmy nie tracili czas po prostu na niepotrzebne. Będziemy więcej tracili na tego rodzaju wyjaśnienia sobie niż posłuchania siebie nawzajem. Jeszcze raz potwierdzam, z jakiejś przyczyny Rada Ministrów stwierdziła, że potrzebna jest komisja uzgodnieniowa dla przyspieszenia prac, dla wyjaśnienia stanowisk, dla spotkania się rządu i Komisji Nadzwyczajnej w wielu sprawach, przypomnę prawie 200 inicjatyw. Rozumiem. A czy w takim razie myślano może o jakimś rozwiązaniu systemowym, żeby proces legislacyjny usprawnić, skoro ten, który był, no, był nie do końca taki sprawny i dlatego powstała ta komisja? Czy myślano o zmianie samego procesu legislacyjnego, skoro ta komisja on był taki nie do końca dobry? Jak sama nazwa wskazuje tej uchwały, komisja uzgodniona, w ogóle cała ta uchwała Rady Ministrów miała charakter doraźny. Bardzo wyraźnie mówiło się z imienia i nazwiska o Komisji Nadzwyczajne Państwo. Co do zmian nad usprawnieniem procesu legislacyjnego, to już nie jest pytanie do mnie, tylko raczej do marszałka Sejmu, który odpowiada za pracę Sejmu, do marszałka Senatu, który odpowiada za pracę Senatu i być może do rządu, jeżeli tak tego rodzaju inicjatywy
znaczy jeżeli tego rodzaju potrzeby dostrzega i ma taką inicjatywę ustawodawczą, ale... albo prezydenta, bo prezydent w Polsce też ma inicjatywę. Ale nie było wtedy, jak było o tym mowy, tylko ta komisja nadzwyczajna państwa była wystarczająca, taka trochę... Pan pyta mnie o jakieś rozmowy. No, ja mogę oceniać wyłącznie sam fakt powołania, utworzenia tej uchwały Rady Ministrów. Jak powiem, sama treść tytułu świadczy o doraźności tego instrumentu. Mhm. Proszę mi powiedzieć, czy to pan rekomendował pana Jacka Kapicę na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Finansów? Nie przypominam sobie takiej sytuacji i nie sądzę, abym miał tego rodzaju uprawnienia. No, trudno tutaj mówić o... Jaką rekomendację pan poseł ma? Powiedział, że tu jest taki człowiek i w zasadzie dobrze było rozważyć jego kandydaturę, tak? Nie wykluczam takiej sytuacji. A panowie się znaliście wcześniej też? Kto z kim? No, pan z panem ministrem Kapicą. Tak, znaliśmy się z panem ministrem Kapicą. Z lat poprzednich jeszcze, kiedy byliśmy w jednej partii politycznej. Mhm. Czyli okej. Świadek Wincent Rostowski, minister, zeznał, że no nie był pan szczególnie biegły w zakresie wiedzy z dziedziny finansów publicznych, co pan teraz też potwierdzał, ale stąd jeszcze moje pytanie, czy to... Przepraszam, nobody is perfect. Właśnie. Ale czy to, że nobody is perfect, nie utrudniało panu podejmowanie decyzji na tej komisji? Jeżeli ta materia była dosyć skomplikowana, a podatkowa jest często bardzo skomplikowana, to skąd jakby tutaj to przechylenie, czy oni osiągną kompromis, czy nie, no, to musiało być bardzo trudne z pana punktu widzenia. Po pierwsze, nie powinienem komentować wypowiedzi innych świadków i tego robić nie będę, to jest zabronione prawem wręcz. Po drugie, jeszcze raz potwierdzę, moim zadaniem było moderowanie i organizowanie prac tej komisji, a nie podejmowanie decyzji. Czyli jak to moderowanie wyglądało? Strony musiały same między sobą się dogadać, tak? Pan w ogóle nie narzucał kierunku, że to może przychylmy się do tej propozycji, czy nie przypominam sobie takiej rozsądne sytuacji. Rozmowa, ja nikomu nie odbierałem prawa zabierania głosu na tych komisjach. Taką mam po prostu naturę, więc równie dobrze najpierw prezentowała swoje stanowisko, z tego co pamiętam, strona poselska, potem ustosunkowywał się do tego rząd i była dyskusja między tymi stronami. Jeżeli strona rządowa uznała, że są jakieś punkty, na które wcześniej nie zwracali uwagi urzędnicy, a mają one sens, to dlaczego nie iść na spotkanie posłom, bo być może tak jest w demokracjach parlamentarnych, czasami jest tak, że władza ustawodawcza nie tylko z mocy konstytucji jest wyżej ustanowiona niż władza wykonawcza, ale być może jest mądrzejsza. Mhm. Czy na tym spotkaniu wspomniał pan o tym, że był RCL, a czy Biuro Analiz Sejmowych też było zapraszane? Panie pośle, nie odnajduję tego w swojej pamięci. Być może, ale nie jestem pewien. Proszę sprawdzić w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mhm. Świadek Elżbieta Chojna-Duch zeznała, że ośrodkiem decyzyjnym był ośrodek w Kancelarii Premiera, czyli pan poseł Palikot z doradcami i pan, gdzie każdy projekt Ministerstwa Finansów był ostatecznie akceptowany przez pana. Czy w związku z tym ewentualne zastrzeżenia pani, na przykład wiceminister albo innych wiceministrów, przedkładał pan panu premierowi albo przynajmniej ministrowi finansów bezpośrednio też, że jest z tym tematem problem i... Jak wyglądało to potem od środka? Panie pośle, zmuszony jestem do pana przewodniczącego Smolińskiego chyba się odnieść, tak? Bo jak nie ma pana posła Chorały, to pan zastępca jest przewodniczący. Proceder cytowania i nawiązywania do zeznań innych świadków jest dosyć powszechny, jak tutaj widzę, a ja chcę przytoczyć i stawiam ją w dosyć niezręcznej sytuacji. Patrzę tutaj również na ekspertów komisji, na prawników, dlatego że zgodnie z prawem nie dopuszcza się cytowania i żądania ustosunkowania się do zeznań świadka. Przytoczę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2006 roku, który mówi, że niedopuszczalne jest odczytywanie zeznań innych osób i żądanie komentowania ich lub ustosunkowywania się do różnic w zeznaniach. W związku z tym bardzo prosiłbym o uchylenie tego pytania. Ja jestem gotowy odpowiadać na dowolne pytanie zmierzające do ustalenia faktów, panie przewodniczący, ale proszę mnie nie stawiać w sytuacji niezręcznej z punktu widzenia prawa, ale i osobiście. Ja nie chcę po prostu komentować wypowiedzi. Ja może dopowiem. Ja absolutnie to proszę zmodyfikować. Nie chcę, żeby pan komentował tej wypowiedzi, tylko
przytaczamy ją jako ten początek, wstęp, skoro były osoby, które odbierały pana jako tą osobę decyzyjną, czy w takim razie te osoby, między innymi pani minister, zgłaszała na przykład potem bezpośrednio do pana premiera zastrzeżenia swoje co do danych projektów? Pańskie pytanie znowu ma dwie składowe. Czy pamięta pan o tym, czy taka sytuacja miała miejsce? Proszę po pierwsze powiedzieć, jacy inni świadkowie, jeżeli pan mówi, świadkowie mówili, że ja podejmowałem, jacy inni świadkowie oprócz pani minister? Zacytowałem przed chwilą, że chodzi o panią Elżbietę. Niedopuszczalne jest cytowanie świadków. Przepraszam, nie ma oceniać, że się wtrącę. Tutaj myślę, że pan przewodniczący nie żąda od pana oceny zeznań. Pan przewodniczący prosi powiedział, że świadkowie powiedzieli, iż ja wpływałem na jakieś decyzje, więc ja pytam, jacy świadkowie oprócz pani Chojny-Duch, czy świadek po prostu? Tak jest, pani świadek. Jedna osoba. Jedna osoba. Bardzo dobrze. Druga składowa pańskiego pytania dotyczyła tego, czy pani Chojna-Duch informowała premiera o swoich ewentualnych zastrzeżeniach. I teraz są dwie osoby, które mogą panu udzielić odpowiedzi na to pytanie. Pani Chojna-Duch i pan premier. No, jeżeli można, to bardzo bym prosił złożyć wniosek albo uchylenie pytania, na pytanie. Od pierwszej sekundy opóźnionego przesłuchania staram się udzielać państwu najdalej idące odpowiedzi z najlepszą intencją i z moim stanem wiedzy, ale notoryczna praktyka. To są pytania z tezą, to są pytania o ale ustosunkowanie się... Przepraszam, notorycznie pan odbiega od zasad. Błagam o pewną kulturę wzajemną. Ja skończę zdanie i pan przewodniczący będzie mówił. Więc to jest notoryczna praktyka zadawania tego rodzaju pytań. Ja cierpliwie odpowiadam na te pytanie. Puszczam mimo uszu pewne rzeczy i tak dalej, ale wszyscy państwo jesteście tego świadkami. Więc pytanie o to, czy znowu o stan wiedzy czyjejś, czy Chojna-Duch, czy Tusk ze sobą rozmawiali i na jakiś temat i tak dalej, to nie jest pytanie do mnie, no na miłość boską. Ale ja może się nie zgadzam z panem. Pan taką wiedzę może mieć, albo i pan nie ma. Jak pan tej wiedzy nie ma, to pan powie, że nie wiem, czy rozmawiali. A jeżeli pan był świadkiem takiej rozmowy, to pan musi się z nami podzielić tą wiedzą. Dobrze, nie wiem. Tylko i aż tyle. Tak, no. Nie wiem. Właśnie warto nie wytłumaczyć to, żeby potem nie było, że TVP Info wylicza, ja zacząłem wylicza ilość moich odpowiedzi. Mówił o tym, żeby sobie nie przerywać. Okay. Tylko żeby nie było tak, że TVP wróćmy Info wyliczało moje do przesłuchania. Wróćmy do przesłuchania, a nie do czy dywagacji. To jest tak, że pan może przerywać, tak, a my nie możemy? Dobrze. Ja może powiem, o co chodzi, bo pan jako świadek rzeczywiście mógł usłyszeć od pana premiera, że była pani minister i ona mówi, że trzeba w tym projekcie zrobić tak. Świetnie. Albo tak. I wtedy, słuchaj, może warto jednak się przychylić do tej propozycji, albo nie. Nie chodzi o to przecież, żeby pan teraz szukał stan wiedzy tych osób. To absolutnie źle pan zrozumiał pytanie. Albo może źle zostało sformułowane. Gdzieś spotkajmy się w połowie drogi. Więc odpowiadając na pytanie, które zostało właściwie zadane, nie, nikt nie przypominał sobie, aby pan premier zwracał mi w jakikolwiek sposób uwagę, żeby pani Chojna-Duch kiedyś mu zwracała na coś uwagę. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie w takim razie kolejne. Czy otrzymywał pan oferty korupcyjne, by podczas tworzenia prawa wpływać na to? Nie, panie pośle, jeśli bym takie otrzymał, natychmiast bym poinformował odpowiednie organy ścigania. Dobrze. Czy była w takim razie też decyzja, która wyszła z KPRM-u, w sprawie osłabienia służby celnej poprzez odebranie czynności operacyjnych w 2009 roku? Nie mam stanu wiedzy żadnej na ten temat. Czy jako minister transportu i budownictwa otrzymywał pan zgłoszenia w sprawie wyłudzeń w branży budowlanej? Czy jakieś raporty, przedsiębiorcy? Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Dobrze, to ja na teraz tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Teraz pan poseł Andrzej Matusiewicz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę świadka, wiele spraw nie może pan odnaleźć w swojej pamięci. Zapytam pana o taki fakt związany z tym, czy w roku 2008 pani wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch zwracała się do pana w sprawie nowelizacji
ustawy o podatku VAT, tej nowelizacji z 2008 roku? Jakie było pytanie? Czy pani wiceminister zwracała się do pana w 2008 roku, jak pan był sekretarzem w kancelarii premiera, w sprawie nowelizacji ustawy o podatku VAT, tej nowelizacji z 2008 roku? Pan poseł powołał się na jakiś faks, więc prosiłbym o przedstawienie mi tego faksu i wówczas Ja się pana pytam. Ale jest jakiś faks? Nie faks, tylko ja się pana pytam, czy pani wiceminister zwracała się do pana w sprawie nowelizacji ustawy VAT-owskiej. W jakim trybie miała się do mnie zwracać? W ogóle? Tak, na korytarzu, jako wiceminister finansów, czy się do pana zwracała? No, Nie przypominam sobie takiej sytuacji. W ogóle ja panią minister Chojnę-Duch dosyć słabo pamiętam jako osobę jakoś mało aktywną w tych sprawach. Prawdopodobnie była uczestnikiem spotkań tych komisji uzgodnieniowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie reprezentowała resort finansów, ale jak mówię, ja w swojej pamięci raczej pamiętam profesjonalną i taką silną pozycję merytoryczną raczej pani minister Majszczyk niż pani minister Chojny-Duch. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, w której pani Chojna-Duch zwracałaby się do mnie osobiście z jakimś problemem związanym z jakąś ustawą podatkową. Czyli nigdy pan z nią nie rozmawiał na te tematy dotyczące prawa podatkowego? Panie przewodniczący, pytanie zawiera tezę związane z tym, że nigdy. Ja powiedziałem bardzo wyraźnie, nie odnajduję w swojej pamięci takiej sytuacji, aby pani minister... Ja pana pytałem o podatek, o ustawę o podatku VAT-owskim, a to drugie moje pytanie jest szersze. Jeśli chodzi o inne ustawy dotyczące prawa podatkowego. Nie przypominam sobie Nie przypomina pan sobie. Proszę pana, czy... Jeżeli były te inne ustawy, czy pan rozmawiał na temat tych projektów z ministrem Rostowskim? Na temat jakich projektów? No, projektów ustaw, które były wtedy procedowane, jak pan był sekretarzem stanu. Przez te niecałe 2 lata, od listopada 2007 do października 2009. Nie jestem pewien, nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale nie wykluczam, co byłoby dosyć logiczne, że w sytuacjach, kiedy przygotowywaliśmy się do Rady Ministrów, kiedy czekaliśmy na Radę Ministrów, kiedy ministrowie między sobą rozmawiają, są w pewnym wspólnym pomieszczeniu, gdzie czekają na rozpoczęcie obrad Rady Ministrów, taka sytuacja mogła mieć miejsce, że rozmawialiśmy na temat różnych ustaw, różnych sytuacji, również politycznych, geopolitycznych, różnych sytuacji ekonomicznych. Ja, czy można wykluczyć, że nie padła tam nigdy jakaś rozmowa czy zdanie o jakichś sprawach podatkowych? Tego nie można wykluczyć. To jest chyba oczywiste. Ja dziękuję, nie mam więcej pytań do pana. Dziękuję panu posłowi. Teraz proszę pan poseł Zbigniew Konwiński. Dziękuję bardzo. Krótko się bardzo odniosę jeszcze do tej sytuacji w trakcie przesłuchania przez pana przewodniczącego. No, jeżeli pan przewodniczący stwierdził, a tak stwierdził, że nie poinformował nas o tym, że ten dokument wpłynął do sekretariatu komisji, dlatego, bo my moglibyśmy, czy ja mógłbym go przekazać świadkowi, to aż strach pomyśleć, nie chcę uogólniać teraz, co sam przewodniczący robi ze świadkami, którzy na jego wniosek byli powoływani. Tylko w ten sposób to zakończę. I żeby się do tego dokumentu nie odnosić, on nie jest ani żaden szczególnie tajemny, nie ma żadnej klauzuli tajności, poufności. I jedno pierwsze pytanie właśnie z tego dokumentu. Czy te ustalenia, które tutaj są wymienione, to są ustalenia gremium, które uczestniczyło w spotkaniu, czy pana ministra tylko i wyłącznie? Nie, oczywiście to odzwierciedla stan pewnych uzgodnień z komisji uzgodnieniowej. Dziękuję. A czy w czasach, kiedy był pan członkiem Rady Ministrów, pamięta pan jakiekolwiek inicjatywy Mateusza Morawieckiego, członka Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku w sprawie uszczelnienia systemu podatkowego? Ja nie byłem członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Tusku, ale wiem, że pan premier Morawiecki miał bardzo silną pozycję w Radzie Gospodarczej. Wiem, że jego opinia była zawsze brana pod uwagę.
bo wiem, jaki też stosunek i jaki szacunek dla Mateusza Morawieckiego w tamtych czasach miał premier Donald Tusk. Więc zakładam, że jego pozycja, wnioskuję z tego, że jego pozycja była bardzo mocna. Też jego znajomość i zaufanie szefa Rady Gospodarczej Jana Krzysztofa Bieleckiego do talentów Mateusza Morawieckiego, o którym wiem, że kiedyś miało takie miejsce, wnioskowałoby, czy można byłoby z tego wyciągnąć wniosek, że miał bardzo silną pozycję. Więc czy na Radzie Gospodarczej, która zdaje się być jednym z naturalnych miejsc, gdzie rozmawia się o problemach ekonomicznych i makroekonomicznych temat podatków, a w tym jednego z zasadniczych podatków VAT-owskich stawał, wydaje mi się, że dosyć oczywiste. Znaczy, jeżeli ja bym powołał jakąkolwiek radę konsultacyjną przy ministrze infrastruktury, to bym bardzo często pytał o problemy branży infrastrukturalnej, dokładnie tą radę. Zakładam, że ci ludzie też nie byli w tej radzie przypadkowo. A czy pan pamięta jakieś publiczne wypowiedzi z tamtego okresu Mateusza Morawieckiego krytykującego, nie wiem, Ministerstwo Finansów, rząd? Nie, wręcz przeciwnie. Ja pamiętam raczej wypowiedzi, i to publiczne, Mateusza Morawieckiego, który bardzo chwalił w tym okresie, w czasie kryzysu gospodarczego, działania rządu, działania i ministra Rostowskiego, i premiera Tuska, który mówił, że to jest, a gdzieś taką nawet notatkę, ja jestem wzrokowcem, więc teraz gdzieś odnajduję, że taka publikacja gdzieś chyba prasowa nawet była z Mateuszem Morawieckim, który zachwalał, że w tak trudnych makroekonomicznej sytuacji na świecie Polska jest rekordzistą świata, można powiedzieć, jeśli chodzi o osiągnięcia gospodarcze. No dokładnie, bo to też prezentowałem podczas przesłuchania pana premiera Tuska. I to są słowa Mateusza Morawieckiego. W roku 2014 rozwój polskiej gospodarki przekroczył oczekiwania i to mimo oddziaływających na nią niekorzystnych czynników. Nie zawiódł motor w postaci popytu wewnętrznego, który przejął rolę eksportu jako stymulatora wzrostu. W tych warunkach za wielki sukces można uznać utrzymanie dynamiki PKB znacząco powyżej 3%. Znaczy, ja mam wrażenie, że ja gdzieś w pamięci mam jakiś wywiad zagraniczny Mateusza Morawieckiego, jakiejś prasy zagranicznej, gdzie on w podobnym zresztą duchu wypowiadał się. Właśnie. Czy pan pamięta, czy postulował na przykład przywrócenie sankcji 30-procentowej? Kto? Postulował? Mateusz Morawiecki. Przywrócenie tej zniesionej w 2008 nie, roku. Nie, nie mam takiej wiedzy na ten temat. Ale mógł postulować, tak. Został pan szefem gabinetu politycznego pana premiera po wyborach parlamentarnych w 2007 roku. W poprzedniej kadencji Sejmu projekt rządowy, projekt, który znosił między innymi sankcję 30-procentową, był procedowany i został uchwalony tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie kadencja Sejmu została skrócona. Czy pan natrafił na jakikolwiek ślad w KPRM-ie, że ówczesny premier Jarosław Kaczyński podejmował jakąkolwiek inicjatywę, żeby ten projekt z posiedzenia Sejmu, czy z tej procedury sejmowej wycofać? Nie, nie mam wiedzy na ten temat. Zresztą nie śledziłem działań poprzedniego rządu i premiera Kaczyńskiego w tym względzie, ale wiem, że rzeczywiście zapis o zniesieniu sankcji był w projekcie rządu PiS już w 2006 roku. A według danych kontroli skarbowej luka VAT-owska w 2006 roku była wyższa niż w latach 2008-2010. Czy jakieś projekty uszczelniające system podatkowy też pozostawił po sobie rząd Jarosława Kaczyńskiego? Nie czuję się fachowcem w tej branży i to nie jest pytanie do mnie, panie przewodniczący, a to jest raczej pytanie do następców na urzędach, czyli do ministra Rostowskiego. My w kancelarii premiera, z tego co wiem, nie mieliśmy takiego urobku, który by o tym świadczył. W dokumentach komisji mamy kilka adnotacji pani minister Hojny-Duch, gdzie na dokumentach, gdzie jest mowa o zniesieniu sankcji 30-procentowej, ona słowem, jest słowo akceptuje odręcznie, podpis, pieczątka minister Elżbieta Hojna-Duch. Teraz przedstawiała się podczas przesłuchań jako przeciwniczka zniesienia tej sankcji 30-procentowej. Czy pan pamięta, żeby na posiedzeniach Rady Ministrów pani minister Hojna-Duch informowała o tym, że jest przeciwniczką zniesienia tej sankcji, czy podczas prac chociażby z panem i z Komisją Przyjazne Państwo, że jest przeciwniczką zniesienia tej sankcji 30-procentowej? Panie pośle, no właśnie mam problem w ogóle z odnalezieniem w pamięci jakiejś szczególnej aktywności pani minister Hojny-Duch w pracach Rady Ministrów i również tej Komisji Uzgodnieniowej. Przytoczyłem na prośbę pana posła Smolińskiego jakiś przykład, który akurat zapamiętałem, że pozycja Minfinu była bardzo twarda i w sumie po krótkiej dyskusji
odstąpiliśmy od pomysłu, Komisja Przyjazny Państwa odstąpiła od dalszego forsowania pomysłu chociażby zniesienia tych faktur VAT-owskich na paliwo i zamienienia ich tylko paragonami. Zakładam zgodnie z logiką, że jeżeli pani minister Chojna-Duch pryncypialnie występowałaby przeciwko tej sankcji, to ten głos zostałby jakoś odnotowany i usłyszany. Teraz kilka takich pytań, które pojawiały się w toku prac komisji, przesłuchań poprzednich świadków. To tak bardziej były zarzuty, które się pojawiały wobec pana ze strony różnych członków komisji. Więc czy kierował pan za przyzwoleniem Jacka Rostowskiego Ministerstwem Finansów? To jest pytanie, które i teza w zasadzie, która się bardzo często pojawia w pytaniach przedstawicieli partii rządzącej. Nie komentując tych wypowiedzi, odpowiem bardzo krótko partykułą nie. Czy miał pan wpływ decydujący na to, która propozycja stawała się prawem, bo tak stwierdziła pani minister Chojna-Duch? Jeszcze raz odpowiadając już nawet na wcześniej zadawane pytania, powiedziałem, jaka jest moja rola w tej komisji uzgodnieniowej. Moją rolą było moderowanie i organizowanie prac, nie podejmowanie decyzji. Zresztą zdaje się, że wszyscy inni świadkowie potwierdzali to, co ja teraz mówię, że nigdy nie dokonywałem żadnych szczególnego wpływu, ustaleń, na nikim nie wywierałem presji. O, to budzi duże zainteresowanie przedstawicieli większości w komisji, że uzgodnienia, zbliżenie stanowisk następowało w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziś trochę są jakby inne standardy. Czy państwo być może rozmawialiście na temat spraw państwowych, nie wiem, w siedzibie partii, z szefem partii? Szef partii był prezesem Rady Ministrów, więc to jest oczywiste, że te tematy, z czym się boryka rząd, z jakimi problemami, stawały również na forum partii politycznej. To jest zupełnie normalne i absolutnie przyjęte w porządku demokratycznym. Partie są wszak zapleczem parlamentarnym rządu. Tak przynajmniej kiedyś było, więc w związku z tym no też była trochę prostsza sytuacja niż dzisiaj, jak zakładam. Znaczy, premier był jednocześnie szefem partii. Dzisiaj mamy taką niezrozumiałą, dosyć taką hybrydową pozycję, gdzie ośrodek decyzyjny jest poza rządem i poza parlamentem de facto. Kiedyś były czasy demokracji parlamentarnej i rządów parlamentarno-gabinetowych. Często mówiono o tym, że być może to były jakieś nieformalne spotkania. Mam przed sobą wydruk ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uchwała w sprawie zasad współpracy Rady Ministrów z Sejmową Komisją Nadzwyczajną Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji przedłożona przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I tu jest tak. Przyjmuje się, że projekty aktów normatywnych lub założeń do nich przygotowane przez Komisję Przyjazne Państwo będą kierowane do właściwego ministra. Wydana przez niego opinia będzie konsultowana z pozostałymi członkami Rady Ministrów, szefem KPRM i Rządowym Centrum Legislacji. Stanowiska całkowicie uzgodnione zostaną przekazane niezwłocznie przez sekretarza do spraw parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przewodniczącemu Komisji Nadzwyczajnej. Przyjęto również, że ewentualne wątpliwości zgłaszane przez RCL będzie rozstrzygał ostatecznie sekretarz do spraw parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No była uchwała, która regulowała te zasady współpracy. Dziś widać, no nie ma żadnej uchwały, która by regulowała zasady współpracy między KPRM-em a Nowogrodzką. No, panie pośle, proszę mnie zwolnić z konieczności komentowania. To już tego, w ogóle jest pytanie z tezą. No. Ja już nie jestem politykiem, zakończyłem swoją działalność polityczną, pracuję za granicą a również z tego tytułu tam piastując funkcję publiczną nie chcę wypowiadać się na tematy bieżącej sytuacji politycznej w mojej ojczyźnie. Kilka pytań najpierw z konferencji przewodniczącego Horały. Po zawiadomieniu skierowanym do prokuratury przez większość komisji. Ja mam takie, a jeszcze nie przechodząc do tych pytań, czy pan został przesłuchany w ogóle przez prokuraturę w tej sprawie? Bo nie. W listopadzie ubiegłego roku większość komisji przegłosowała za złożenie na pana zawiadomienia między innymi. Czy pan został przesłuchany? Nie. 21 listopada 2018 roku. De facto prawo podatkowe w Polsce pisali lobbyści, pisali przedstawiciele firm podatkowych, biznesu podatkowego, a moc, siłę polityczną, przełożenie tych ich decyzji na obowiązujące prawo, na decyzję ministerstw, na decyzję większości sejmowej ówczesnej, na to zapewniał minister Nowak, szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska. Czy zapewniał pan zatem, wymuszając to jakoś przekładanie woli nielegalnych lobbystów i doradców podatkowych na projekty aktów prawnych, jak twierdził na konferencji przewodniczący Opinia jest obraźliwa i absolutnie
Dokładny cytat po prostu. Pomawiająca mnie. Oczywiście, że nie. No, to nie będę tego więcej komentował. To jest po prostu obraźliwe. Drugi fragment z konferencji przewodniczącego. Druga taka osoba to pan Sławomir Nowa, który jako szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów również w żadnej procedurze nie występuje jako osoba uprawniona do formułowania opinii Ministerstwa Finansów w procesie legislacyjnym. Organizował on jakieś zupełnie nieformalne spotkania w KPRM. No i czy organizował pan jakiekolwiek spotkania nieformalne w KPRM? Nie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów to jest budynek w bardzo, bardzo sformalizowanej strukturze, nie takim prostym dostępie, więc nie ma mowy o żadnych nieformalnych spotkaniach. Wszystko, co robiliśmy w toku prac rządowych, czy jako szef gabinetu politycznego premiera, jako nadzorujący dwa departamenty istotne w Kancelarii Premiera, jako sekretarz stanu, organizowaliśmy wyłącznie w granicach i na podstawie prawa, w tym wypadku, który państwa interesuje, na podstawie uchwały Rady Ministrów. Też pytanie, bo takie stwierdzenie padło bodajże przez panią, tak na pewno, pani minister Chojna-Duch takie stwierdzenie przedstawiła. Czy wydawał pan polecenia pracownikowi Ministerstwa Finansów, pani Hannie Majszczyk? No oczywiście, że nie. To jest kłamstwo. A czy słyszał pan o, bo też w tym zawiadomieniu z listopada jest mowa o pani Renacie Hajder, to jest społeczny doradca przedstawiony przez ministra Rostowskiego, w tym czasie zawiesiła pracę jako doradca podatkowy. A czy słyszał pan o takiej osobie, która doradzała pani minister Chojnie-Duch, panu Wiesławie Pomorskim? Nie, nie słyszałem. To jest o tyle ciekawa sytuacja, że pan Wiesław Pomorski miał dostęp do informacji o pracach Ministerstwa Finansów na etapie wcześniejszym niż pani Renata. Kim był pan Pomorski w Ministerstwie Finansów? Tu jest dużo nikim. Tu jest dużo sprzeczności. W żaden sposób nie był formalnie umocowany. Natomiast tu jest dużo sprzeczności w zdaniu pani Chojny-Duch, bo ona twierdziła, że to był jej doktorant i na seminarium doktoranckim dyskutowała z nim o tych kwestiach, między innymi zniesienia sankcji 30%. Natomiast on obronił swoją pracę doktorską rok wcześniej, więc to nie mogło być na pewno seminarium doktoranckie. Inny raz zeznała, że na jakiejś konferencji z nim dyskutowała na ten temat. Natomiast on się odnosił do konkretnych zapisów, między innymi mówiących o zniesieniu sankcji 30% i popierał zniesienie sankcji 30%. Taki no, nieformalny doradca pani minister Chojny-Duch. Jak rozumiem, że nie słyszał pan o jego roli. Nie słyszałem, ale pani minister przyznała, że był jej nieformalnym doradcą, nieumocowany w Ministerstwie Finansów w żaden sposób i brał udział w nadtworzeniu ustawy podatkowej? Tak, że zasięgała jego opinii. Wróćmy do zasad obowiązujących. Pan stwierdził, że nie zna osoby, więc... Nie znam się, ale zdaje się, że to jest... Ale zdaje się, że to jest przestępstwo. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek... Świadek nie będzie decydował, czy to jest przestępstwo, czy nie. No, z całym szacunkiem... W dzisiejszych czasach oczywiście partia decyduje, mam obywatelskie prawo wyrazić swoją opinię, czy nie? Obywatelskie prawo zawiadomić, zawiadomić organa ścigana, jeżeli według pana jest to przestępstwo. W dniu wczorajszym, to wyjaśnienie, bo świadek o tym może nie wiedzieć, w dniu wczorajszym nasz wniosek, większość komisji odrzuciła w tej sprawie właśnie zawiadomienia stosownych organów w sprawie pani... Spadł mi kamień z serca, aczkolwiek nie jestem urzędnikiem państwa. Takie zawiadomienie oczywiście złożymy sami. W związku z tym nie ciąży na mnie obowiązek poinformowania organów ścigania. Natomiast przypomnę państwu, że każdy urzędnik państwowy ma bardzo obowiązek... Przepraszam, proszę nam nic nie przypominać, więc proszę przypomnieć sobie, panie przewodniczący, pan będzie pytany. Panie przewodniczący, to jest moja tura pytań, chciałbym, żeby mi świadek odpowiedział. Przepraszam. Mi ta odpowiedź absolutnie pozwoliłem odpowiada, sobie na zbyt tak wiele, panie przewodniczący, więc wracam na swoje miejsce. Szkoda, że takiej gorliwości wczoraj pan przewodniczący nie wykazywał, kiedy świadek odczytywał w słowie wstępnym, pośle, odczytywał obszerne fragmenty, kiedy tego nie można panie robić. Panie pośle, proszę zadawać pytania. Szkoda, że wczoraj takiej gorliwości nie wykazywano. Zeznając przed komisją, jeden ze świadków, pan minister Parafianowicz, i tu fragment zaraz tych zeznań panu odczytam, zeznał, że rozmawiał z Mariuszem Kamińskim, szefem CBA, na temat stworzenia takiej swoistej tarczy antykorupcyjnej w Ministerstwie Finansów. Coś, co tak właśnie później zostało nazwane tarczą antykorupcyjną i nie wyraził on jakiegoś większego zainteresowania. Ten fragment zeznań odczytam, on jest o tyle istotny, że on się w zapisie z posiedzenia komisji
nie pojawił, dopiero po naszej interwencji się pojawił. Rzecznik Sejmu tłumaczył to, że to błąd techniczny i można by to przyjąć. Pan przewodniczący Chora mówi, że to w ogóle zupełnie nieistotne dywagacje świadka. Ale odczytam ten fragment. Ale chciałbym uniknąć tutaj znowu już protestów świadka, który protestuje na temat cytatów. No, pan ja odczytam chce, i mogę... Dużą cierpliwość, panie pośle. Odczytam i mogę świadkowi nawet okazać. Jestem przygotowany. To nie będą moje luźne dywagacje na temat cytatu, tylko dokładny, świadek precyzyjny cytat. Świadek protestował i powoływał się na odpowiednie przepisy, żeby cytatów nie stosować. Przypominam. Ale to jest taka ciekawostka, bo ja kiedyś spotkałem pana Mariusza Kamińskiego. On był wtedy szefem CBA na jakiejś konferencji. Rozmawialiśmy. Ja prosiłem pana Kamińskiego, żebyśmy przemyśleli jakąś akcję. Taką, może nie tyle nagonki na tych pracowników, co taką może uświadamiająco kontrolną, żeby dać im jakiś większy komfort, że jakaś skala korupcji czy w zorganizowanych grupach przestępczych zostanie wypleniona albo ograniczona do jakiegoś absolutnego promilu. No niestety tu się nawet trochę zdziwiłem, trochę szczerze, bo Mariusz Kamiński odmówił. Nie chciał nawet podjąć rozmów o czymś, co parę miesięcy później zostało nazwane zupełnie przy innej okazji tarczą antykorupcyjną. Ale ja mam pytanie, czy pan pamięta, jako wtedy szef gabinetu politycznego premiera, żeby Mariusz Kamiński wykazywał jakąkolwiek aktywność, jeśli chodzi o przestępstwa gospodarcze, przestępstwa VAT-owskie? Ja nie nadzorowałem służb specjalnych, ale mogę powiedzieć z pragmatyki dnia codziennego i pracy w kancelarii premiera. Mariusz Kamiński miał swobodny dostęp do prezesa Rady Ministrów, kiedy tylko sobie życzył. Przypomnę, że no, miał nie tylko szczególny status związany z faktem, że był szefem CBA, ale szczególny też status polityczny, bo jednak był szefem CBA z poprzedniego rządu. I premier Tusk zawsze z dużą atencją i uwagą przysłuchiwał się Mariuszowi Kamińskiemu. No, tylko tak mogę się do tego odnieść, ale nie mam wiedzy, czy podejmował jakieś działania, czy cokolwiek robił. No, jest to po prostu poza moim stanem wiedzy. A czy w okresie, który bada komisja w latach 2008-2015 były takie sytuacje, z jakimi mamy obecnie do czynienia? Sąd Hiszpanii odmawia wydania przestępcy VAT-owskiego w Polsce, argumentując o tym, że być może w związku ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości czeka go niesprawiedliwy proces. Radny PiSu, też mający problemy z VAT-em, ucieka do Niemiec i prosi, żeby go nie wydawać polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, bo w związku ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości może go czekać w Polsce niesprawiedliwy proces. Czy takie sytuacje miały miejsce w latach 2008-2015? Nie przypominam sobie takich sytuacji. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz proszę zadawanie pytań przez pana posła Wojciecha Murcka. W wypowiedziach wielu świadków był taki wątek, że w czasie dyskusji budżetowych każdy minister artykułował swoje potrzeby i no była taka konfrontacja i pytanie, na co można w budżecie pozwolić. Czy miał pan jakieś swoje zdanie, czy angażował się pan w tego typu dyskusje i czy pojawiał się wątek taki, jakby analizy strat i korzyści, czyli krótko mówiąc, można było przeznaczyć więcej środków na, nie wiem, informatyzację Ministerstwa Finansów, żądając, żeby później były efekty po stronie podatkowej i uznać, że ta argumentacja plus minus jest godna rozpatrzenia. Czy w jakichkolwiek dyskusjach takich tarć o finanse na funkcjonowanie ministerstw, na funkcjonowanie instytucji państwowych, przypomina sobie pan jakieś tego? Nie wykluczam, że takie sytuacje mogły mieć miejsce. Oczywiście, że jak w życiu, popyt potencjalny przewyższa popyt efektywny. Zawsze ministerstwa chcą więcej pieniędzy na swoje funkcjonowanie, uzasadniając to odpowiednimi swoimi zadaniami. A resort finansów, który trzyma budżet państwa w ryzach, musi trzymać budżet państwa w ryzach, zawsze ma pozycję przeciwną temu, a służą różnego rodzaju spotkania, jak rozumiem, o których pan mówi, gdzie się uciera o stanowisko i realnie podchodzi do sytuacji, co jest możliwe i sfinansować, co jest niemożliwe do sfinansowania. Więc nie wykluczam, że takie spotkania mogły mieć miejsce. Ja ich nie pamiętam, nie odnajduję ich w swoich pamięci, ale zakładam, że one mogły mieć miejsce. Jednym z takich problemów, który wydaje się też no, miał takie skutki w dobieraniu narzędzi zwalczania przestępczości VAT-owskiej,
była kwestia takiej makroanalizy. Jasne jest, że są komórki i odpowiedzialność bierze między innymi minister finansów za takie makroanalizy typu, nie wiem, poziom inflacji, wzrost PKB czy jeszcze parę innych czynników, ale też no, są takie bardziej powiedzmy szczegółowe i wydaje się, że to był jakiś taki mankament, że takich analiz robionych z poziomu ministrów, rządów trochę brakowało. Dochodziły analizy firm zewnętrznych, wyliczenia branżystów, natomiast takiej własnej analizy trochę brakowało. Czy to było jakoś dyskutowane, czy były pomysły, jak ewentualnie wesprzeć premiera, żeby no, miał dostęp do takich informacji? Panie pośle, ja nie przypominam sobie takich rozmów. Ja, jak powiedziałem, no, ja nie zajmowałem się tematami ani podatkowymi, ani finansowymi, również zamawianiem ekspertyz, opinii i tak dalej. No, trzeba byłoby zapytać odpowiednie służby, które się tym zajmowały. Gabinet polityczny nie zamawiał takich Pytam, takich bo też no, był jakiś taki problem i nawet pojawiała się taka ocena wśród członków rządu. Nie wiem, czy podzielał tą ocenę sam pan premier, no ale konkluzja była taka, że podjęto kroki, żeby poprawić jakość opracowań pod szyldem ocena skutków regulacji. Czyli była ocena, że no, musiały wracać projekty ustaw, bo widać było, że nie policzone do końca. Później jakaś inicjatywa powołania biura specjalnego, żeby tą jakość poprawić. I w tym kontekście, jakby patrząc na tą analitykę, pytanie, czy jak państwo żeście postrzegali, no bo na pewno premierowi zależało, żeby ocena skutków regulacji była oczywiście, jak najrzetelniejsza. Tutaj inicjatywę w tym względzie dzierżył i powinien był przejmować Rządowe Centrum Legislacji. To te wszystkie rzeczy podlegały RCL-owi. No ale czy w ogóle była dyskusja, no bo jak funkcjonuje mechanizm, no to nie ma o czym dyskutować, natomiast jak się pojawiło... Nie wykluczam, że były takie rozmowy, że coś trzeba, no nieustanną potrzebą jest udoskonalanie, bo nigdy byśmy z jaskini nie wyszli, gdybyśmy nie mieli potrzeby udoskonalania, w związku z tym zapewne tego rodzaju pomysły też się gdzieś jawiły, ale jak powiem, merytorycznie za tego rodzaju rzeczy, zwłaszcza związane z pracą rządu, zajmuje się Rządowe Centrum Legislacji. Nie było jakichś takich specjalnych uwag. Nie przypominam ich sobie, panie pośle. Była sytuacja taka, że Ministerstwo Finansów, udzielając jednemu z posłów odpowiedzi na interpelację w roku 2008, mówił, czy w tej odpowiedzi zawarte były opis problemów związane z problemami kupowania paliwa od nierzetelnych przedsiębiorców, problemów właśnie już tutaj podatek a paliwo i też było stwierdzenie, że od kilku lat urzędy skarbowe prowadzą działania, żeby przeciwstawić się tym zjawiskom. No i to jakby jasne jest, że to dialog Ministerstwo Finansów, poseł, ale też się pojawiło skierowanie tej odpowiedzi również do wiadomości do pana. Tam jeszcze była mowa o no, takich zjawiskach, które wtedy pewnie jeszcze w miarę nowe były, typu nieistniejące podmioty i tak dalej, i tak dalej. Czy to było jakoś takie incydentalne skierowanie? Dałem czy... się, że tak. Jaki poseł się zwracał? Już nazwisko nie wiem, zaraz zobaczę, czy tutaj gdzieś jest... Marcin Łuczak. Nie, ale chodzi jakby o zasadę, no bo tak jak było incydentalne, to pytanie, skąd się wzięło, że minister finansów postanowił skierować do pana, a jak było zasadą, że... Ja byłem, przypomnę, no podlegały mi merytorycznie Departamenty Spraw Zagranicznych i Departament Spraw Parlamentarnych, więc zakładam, że to raczej incydentalny charakter. No, posłowie komunikują się z rządem zapytaniami, interpelacjami.
Oczywiście każdy poseł ma prawo oddzielne listy formułować i wtedy one nabierają trochę innego pewnie wewnętrznego obiegu. Być może minister uznał za stosowne załączyć mnie w tę korespondencję. Nie przypominam sobie tej sytuacji konkretnej. A w jakimś... Tutaj świadek prosił o przerwę, więc... Techniczną, 5 minut. Tak, to do 13.30, 8 minut. Okej, super, dzięki.
dyskusję związaną z informatyzacją Ministerstwa Finansów, na przykład w kontekście Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu, czyli taka duża inwestycja, ewentualnie jakichś narzędzi takich wspierających działania Ministerstwo Finansów. Nie odnotowuję w swojej pamięci takich sytuacji, prawdopodobnie dlatego, że nie uczestniczyłem raczej w takich spotkaniach. A generalnie były dyskutowane kwestie związane z informatyzacją, nie wiem, które no w sumie też i premierowi ułatwiają i rządowi pracę. Zakładam, że były dyskutowane. Ja nie byłem uczestnikiem takich rozmów. Kto z poziomu rządu był jakimś takim, powiedzmy, za pana czasów osobą, która no jakoś najwięcej miała ewentualnie w takim temacie do powiedzenia? Jeśli ja dobrze pamiętam, to do czasu, kiedy nie powstało Ministerstwo Cyfryzacji, te piony chyba były w MSWiA, mi się wydaje, jeżeli chodzi o usprawnienie administracji rządowej, samorządowej, cyfryzację, niecyfryzację, to tak mi się wydaje. To tak wyłącznie intuicyjnie mogę panu posłowi podpowiedzieć, ale mówię, nie zajmowałem się tymi sprawami, więc nie wiem. Była taka sytuacja, Komenda Główna Policji CBŚ, Zarząd w Warszawie, w piśmie skierowanym do pani prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował o zwrocie materiałów sprawy dotyczącej wyłudzeń VAT-owskich. Jakby nie chodzi o to, żeby pan pamiętał akurat, bo to incydentalna rzecz, tylko no to pokazuje na pewien proces jakości szeroko rozumianych instytucji państwa, że gdzieś tam krążą dokumenty, a w tym czasie coś tam się przedawnia, coś nam ucieka. Czy były ewentualnie jakieś inicjatywy poprawiające jakość z poziomu rządu? Bo oddolnie wiemy, że były próby wspólnych szkoleń, rozmów, spotkań. Na końcu dopiero w 2014 roku jakieś specjalne zespoły powstawały. Czy dyskusja na temat poprawy jakości funkcjonowania i współpracy instytucji państwowych przypomina sobie pan? Czy... Panie pośle, ja nie jestem adekwatnym adresatem tego rodzaju pytania i nie zajmowałem się tymi rzeczami, w związku z tym nie powinienem być ich adresatem. Były odpowiednie resorty, które się prawdopodobnie tym zajmowały. Wydaje mi się, to bym nakierowywał pana posła raczej na MSWiA w tamtym czasie, bo prawdopodobnie oni liderowali tego rodzaju sytuacją. Być może w kancelarii premiera też ktoś, ale ja nie mam wiedzy na ten temat, kto się tym mógł zajmować. A czy ewentualnie też szerzej rozumiane skutki stanowionego prawa były jakimś wyzwaniem, przedmiotem dyskusji? Bo okazywało się, że na przykład była sytuacja taka, że pan Krzysztof Parchimowicz wystosował taki list nawiązując do rozstrzygnięć sądowych, który przekierował bardziej patrzenie na sprawy przestępstw skarbowych w kierunku rozpatrywania z kodeksu karno-skarbowego, a nie karnego, czyli dużo mniejszy poziom kar. No i to pokazywało, że jedno rozstrzygnięcie sądowe, później zalecenie jakieś wręcz takie wewnętrzne, no może to, co robił rząd, żeby poprawiać prawo, no przekierować na rzecz no mniej efektywnych rozwiązań. Czy tego typu kwestie skutków właśnie pewnych interpretacji prawnych, nie tylko krajowych, ale też międzynarodowych, były analizowane, żeby no, poprawiać jakość tej legislacji? Zakładam, że były. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja nie uczestniczyłem w tego rodzaju analizach. Czyli nie było to gdzieś tam na poziomie... Nie z moim uczestnictwem. Kolejnym aspektem no, są doświadczenia międzynarodowe w takim również wymiarze no, wspólnego problemu. Czy przypomina sobie pan jakąś inicjatywę
taką z poziomu rządu, oczywiście przygotowaną przez ministra finansów, żebyśmy na przykład inicjowali dyskusję w ogóle o samej strukturze podatku VAT, o tym, jaki to jest podatek i skąd ewentualnie trudności, no bo pewnie taka inicjatywa wsparta przez premiera no miałaby ewentualnie... Nie jestem adekwatnym adresatem tego pytania. Raczej należy zadać to pytanie ministrowi finansów. Uczestniczył w ECOFINach i on reprezentował tak, Polskę tak, na poziomie ECOFIN. Ale ja pytam, to... oczywiście, jak pan zauważył, to mówiłem, że inicjatywa jakby ministra finansów, natomiast sytuacji, wzmocnienie przez premiera czy dyskusja ja sobie na poziomie rządu. Ja sobie nie przypominam sytuacji, w których premier, żebyśmy przygotowując się na przykład do Rady Europejskiej, gdzieś w agendzie Rady Europejskiej ten temat stawiał i to wymagało przygotowania premiera do tego rodzaju tematu na posiedzeniu Rady Europejskiej. Czy stawały te tematy na Radzie ECOFIN? Wydaje się to dosyć naturalne, ale to należałoby zadać pytanie, no nie mnie. A dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Pampuch. Dziękuję. Panie ministrze, a może na początku to taka tylko mała, krótka dygresja, bo pan przewodniczący Smoliński tutaj bardzo ubolewał nad tym, że między innymi, a wcześniej były ignorowane opinie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. No w tej chwili rzeczywiście mamy postęp, nie są ignorowane opinie, po dojściu do władzy po prostu zlikwidowano Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Ale wracając do zagadnienia, w zasadzie to większość pytań do pana ministra została już zadana, więc nie chcę się powtarzać, ale jeszcze kwestia związana z panią minister Halną Duch. Było pytanie dotyczące sankcji 30%, ale pani minister również podczas przesłuchania przez komisję stwierdziła, że ustawa, która weszła w życie w grudniu 2008 roku, a rozszczelniła system w ogóle podatku od towarów i usług. Czy ewentualnie do pana ministra zwracała się pani Halna Duch z takimi wątpliwościami również na komisji uzgodnieniowej? Czy może pan sobie przypomina, czy może również gdzieś pan ze słyszenia otrzymywał tego typu sygnały, że tak jest ta ustawa postrzegana przez wiceministra finansów, który przecież tą ustawę, przyjęcie tej ustawy nadzorował. No, panie pośle, mam wrażenie, że już właśnie odpowiadałem też wcześniej na to pytanie. Nie przypominam sobie sytuacji, w której pani minister Halna Duch wykazywałaby jakąś aktywność rozumianą w takim sposób, że ostrzegała przed pewnymi rozwiązaniami albo przeciwko nim występowała. Raczej odwrotnie, to znaczy pamiętam panią minister Halnę Duch jako wiceministra, która zajmowała się ową ustawą o podatkach, która podpisywała się pod tymi aktami prawnymi, jak z tego co wiemy, z toku prac chociażby waszej komisji kilkanaście razy. Jest to, umówmy się, dosyć specyficzna forma wyrażania dezaprobaty, podpisując się pod aktem jakimś prawnym słowem akceptuje. Dzisiaj drążyliśmy temat słowotwórstwa i znaczenia, natomiast tu wydaje się, nie ma żadnych wątpliwości, co znaczy słowo akceptuje. I jeżeli już pan poseł raczył na to zwrócić uwagę, no mamy generalnie problem, ja osobiście również oceniając to wszystko, jako nawet świadek dzisiaj, jak się do tego wszystkiego ustosunkować, również do zeznań i do osoby pani minister Halny Duch, bo nie wiem, kiedy ona tak naprawdę mówi prawdę. Czy wtedy, kiedy podpisywała się kilkunastokrotnie pod aktami prawnymi akceptującymi te zmiany, między innymi sankcje, zniesienie tej sankcji, czy kiedy znalazłem taki jej wywiad z Dziennika Gazety Prawnej z czerwca 2008 roku, gdzie mówiła o ustawie, którą wniosła do Sejmu jako na pytanie dziennikarzy, jaka to będzie ustawa w stosunku do ustawy z 2006 roku, z pisowskiej ustawy. Ona mówi, na pewno ten projekt jest lepszy, mówi.
i liczyła na to, że ten zostanie uchwalony w brzmieniu zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów. Co przyniesie dobrego, pyta dziennikarz. Uprości system, mówi pani minister. Uwzględnia ona również wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Dalej mówi, nie będzie trzeba płacić VAT od obiektów budownictwa. Czekają nas korzystne zmiany w opodatkowaniu używanych nieruchomości. Podniesiemy limit dla prezentów małej wartości. To może być istotne dla części posłów. Podatnicy będą mieli zwracany VAT na rachunki w SKOK, mówi pani minister. Hojna duch. Jakie ułatwienia będą wprowadzone dla podatników? Mali podatnicy będą mogli składać deklaracje kwartalne. Przejdźmy do spraw kontrowersyjnych, pyta dziennikarz. Co z sankcją? Sankcji nie będzie, będzie zlikwidowana. Kiedy pani minister Hojna duch mówi prawdę? Wtedy, kiedy podpisała się pod tym, przeforsowała tę ustawę, chwaliła się tą ustawą, mówiła, że jest na pewno lepsza? Czy dzisiaj, nie wiadomo z jakiej przyczyny, twierdzi, że ta ustawa wszystko rozszczelniła i wszystko zmieniła? No, pan poseł Smoliński mówił o tym, że jednak większość parlamentarna, no przecież zdecydowana, również PiS zagłosował za tą ustawą, nie mając pełnej świadomości. No wtedy być może nikt nie miał pełnej świadomości zagrożeń, które potem przyszły z następnymi latami. Czy pani minister Hojna duch miała tę świadomość? No trzeba zadać jej to pytanie, tak? Jeżeli miała i na przykład wpisywała zapisy wskutek działań jakichś lobbystów, swoich znajomych, nie wiem, przyjaciół, doktorantów, kogo, osób nieuprawnionych, no to już jest bardzo poważna rzecz. Ja mogę powiedzieć i odpowiadać za okres, który ja odpowiadałem i komisję uzgodnieniową. Uważam, że komisja uzgodnieniowa działała dobrze, doprowadziła do uchwalenia ustawy w tamtym stanie wiedzy i z tamtą świadomością, którą wszyscy ocenialiśmy dobrze, łącznie z panią premier Beatą Szydło, Antonim Macierewiczem i wszystkimi innymi działaczami PiS. Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, że również w pewien sposób jest demonizowane to, jak te wpływy w podatku od towarów i usług miały się właśnie w badanym przez komisję okresie, bo ze źródeł unijnych można jasno wyczytać, że polski wpływ VAT-u do PKB w tamtym okresie był wyższy od średniej europejskiej. Chyba były takie raporty. Tak, kształtował się na 2008 rok, średnia europejska 6,6%, Polska 7,9%, 2009 średnia europejska 6,4%, a Polska 7,3%. To jest wpływy podatku VAT liczone do PKB i cały czas Polska była powyżej średniej europejskiej. Także ja to z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Pani poseł Janowska. Poseł tak z nienacka zakończył. Proszę opisać zakres pana głównych obowiązków jako sekretarza stanu w kancelarii premiera i szefa jego gabinetu politycznego. Panie przewodniczący, ja odpowiadałem już na to pytanie. Czy jest wolą pana przewodniczącego, abym powtórzył odpowiedź? Świadek był łaskaw w skrócie zupełnie. W skrócie, dobrze. Dziękuję bardzo. Syntetycznie. Byłem sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, sekretarzem do spraw parlamentarnych, odpowiedzialnym za dwa departamenty merytoryczne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za Departament Spraw Zagranicznych i Departament Spraw Parlamentarnych. Ale jakie były pana główne obowiązki? Bo to wiem, jakie pan stanowiska miał. Koordynowanie prac tych dwóch merytorycznych departamentów. W ramach spraw parlamentarnych to kierowanie, rozdzielanie interpelacji poselskich, taka techniczna organizacja prac Kancelarii Premiera w tym zakresie. Departament Spraw Zagranicznych to jest cały obszar związany z działalnością Prezesa Rady Ministrów na forum międzynarodowym, Unia Europejska, wizyty zagraniczne, wizyty obcych głów państw i szefów rządów w Polsce. No, cała sfera związana ze współpracą między premierem a Ministerstwem Spraw Zagranicznych w tym obszarze również, czyli wymiana notatek, informacji, przygotowywania Prezesa Rady Ministrów do wizyt zagranicznych i przyjmowania gości. Kto w okresie, gdy pełnił pan funkcję szefa Gabinetu Politycznego, nadzorował i koordynował pracę służb? Proszę opisać, jak to wyglądało w praktyce. Czego? Służb.
Jak to wyglądało w praktyce? Chyba nie do mnie pytanie. Nie. Szef gabinetu politycznego premiera nie koordynuje działalności służb. I nie miał pan żadnego wpływu na służb specjalnych, pani poseł ma na myśli. Oczywiście. To chyba nie do mnie pyta, jakaś pomyłka w pytaniu. No nie sądzę. Ja sądzę, jestem przekonany nawet, pani poseł. Szef gabinetu politycznego premiera, przynajmniej w naszych czasach, nie wiem jak jest teraz, może pan minister Suski ma inne kompetencje, ale w naszych czasach szef gabinetu politycznego premiera nie zajmował się służbami specjalnymi. Nawet pośrednio. Co to znaczy pośrednio? No, że nie miał pan tego w zakresie obowiązków, ale mógł pan zarządzać z tylnej ławki. Był pan szefem gabinetu Pani przewodniczący, pytanie sugeruje odpowiedź. Donalda Tuska, więc dlatego chciałam się dowiedzieć, czy miał pan jakikolwiek wpływ. Nie, że mógł, pan przeformułuje pytanie, tylko czy zarządzał z tylnej ławki. O, już nie sugeruję. Oczywiście, że nie. Czy zgłosił pan osobiście jakiś projekt legislacyjny procedowany następnie przez Komisję Przyjazne Państwo? Jeżeli tak, to czego to dotyczyło? Jeszcze raz, przepraszam. Czy zgłosił pan osobiście jakiś projekt legislacyjny procedowany następnie przez Komisję Przyjazne Państwo? Nie przypominam sobie takiej sytuacji, abym osobiście zgłaszał coś Komisji Przyjazne Państwo. Czy zgłaszali się do pana przedstawiciele podmiotów zewnętrznych, aby pan za pana pośrednictwem zgłosić określony projekt legislacyjny do procedowania przez Komisję Przyjazne Państwo? To pytanie już padało i odpowiedź również. Czyli nie, czy tak? Może pan tego powiedzieć? Nie zgłaszali się. Dziękuję. Czy w posiedzeniach Komisji Przyjazne Państwo uczestniczyli zawsze przedstawiciele Ministerstwa Finansów? Jeśli tak, to kto konkretnie? Czy w posiedzeniach Komisji Przyjazne Państwo uczestniczyli zawsze przedstawiciele Ministerstwa Finansów? Pani poseł, to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do Komisji Przyjazne Państwo. Ale pan też tam uczestniczył. Nie uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Przyjazne Państwo. Nie przypominam sobie, żebym uczestniczył w posiedzeniach Komisji Przyjazne Państwo. Czyli też nie ma pan wiedzy, czy ktokolwiek uczestniczył z Ministerstwa Finansów? Jeżeli w nich prawdopodobnie nie uczestniczyłem, to nie mogę mieć wiedzy na ten temat. No ale zakularowo mógł ktoś tam mówić. Pani poseł, proszę zadać to pytanie przewodniczącemu Palikotowi, to zapewne pani odpowie na to pytanie. Czy zna pan Elżbietę Chojny-Duch? No to wiemy, że tak. Hannę Majszczyk, pana Tomasza Tratkiewicza? Panią minister Majszczyk oczywiście znam, bardzo wysoko cenię jej kompetencje. Trzecie nazwisko? Tomasza Tratkiewicza. Nie przypominam sobie osoby. Coś bliżej? A jeżeli tak, to ale coś bliżej, kto to jest? Dyrektor Departamentu VAT-u w Ministerstwie Finansów. To być może się pojawią na różnych spotkaniach. Nie znam, nie kojarzę osoby. Czyli te dwie pierwsze osoby, jeżeli pan zna, to czy rozmawiał pan z nimi na temat procedowanych przez Komisję Przyjazne Państwa nowelizacji prawa podatkowego? To pytanie jeśli również tak, już padało. Czy stanowisko, jakie pan stanowisko przedstawiał, swoje, premiera, kogoś innego? To pytanie padało już kilkunastokrotnie i udzielałam na nie odpowiedzi. No ale chcemy wiedzieć, dlatego że mamy poseł, informacje ale to sprzeczne. Wszyscy posłowie już wiedzą. No, ja nie odpowiadam za absencję członków komisji na posiedzeniu, ale ja już odpowiadałem na te pytania. Przepraszam, bardzo mi przykro, ale świadek nie jest od oceny pytań. Nawet jeżeli w opinii świadka się pytanie powtarza, to może na podstawach kodeksowych, które odczytałem na początku, wnosić ewentualnie uchylenie pytania na jednej z nich, że na przykład no, sugerujące, czy tam naraża na hańbę, czy tam różne rzeczy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, niestety trzeba odpowiadać na zadawane pytania. W pełni się zgadzam z panem posłem. Kończyliśmy te same uczelnie, panie pośle, natomiast przypomnę, tak się złożyło. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2006 roku mówi, że niedopuszczalne jest wielokrotne powtarzanie i kierowanie tego samego pytania pod adresem przesłuchiwanej osoby. Więc tutaj, no, korzystając, jeszcze raz powtórzę, ze swoich kodeksowych uprawnień, może pan złożyć wniosek o uchylenie pytania. Natomiast no, dopóki pan takiego wniosku nie złoży, nie zostanie on pozytywnie rozpatrzony, to nadal jest to pytanie, które zostało zadane. Dobrze, pani poseł. Proszę powtórzyć pytanie, z przyjemnością odpowiem. Czy z panią Elżbietą Chojną-Duch i panią Hanną Majszczyk lub osobno rozmawiał pan z tymi paniami na temat procedowanych przez Komisję Przyjazne Państwo nowelizacji prawa podatkowego? Jeśli tak, to czyje to było stanowisko? Pana, premiera, kogoś jeszcze innego?
Odpowiadając na to pytanie, które już padało wcześniej, nie przypominam sobie takich rozmów, choć nie wykluczam, że z panią minister Majszczyk czy z panią minister Duch w jakimś formacie rozmawialiśmy o projektach Komisji Przyjazne Państwo przy okazji, czy przed albo po Komisji Uzgodnieniowej, na przykład tematach, które będą stawały na Komisji Uzgodnieniowej, więc tego wykluczyć nie można, chociaż nie odnajduję tego w swojej pamięci. Natomiast druga część pytania nie do końca zrozumiałem. Czy stanowisko, jakie stanowisko? No bo jeżeli pan wykonywał jakieś rozmowy, a mamy taką informację przynajmniej ze zeznań świadków, że takie rozmowy odbywały się. Z jakich świadków takie rozmowy się odbywały? Kto potwierdził? No myślę, że pan był przygotowany, więc czy pani Elżbieta Hojna-Duch mówiła, czy pani Hanna Majszczyk mówiła, że były takie rozmowy, więc teraz pytam się, jeżeli pan jakieś tam stanowisko przedstawiał, to kogo było to stanowisko? Premiera? Ja nie przedstawiałem stanowiska, jeszcze raz powtórzę, przypomnę. Dlatego chcemy się dopytać. Po raz kolejny moją rolą jest za tą rolę starałem się nie wychodzić, było organizowanie i moderowanie prac Komisji Uzgodnieniowej, więc jakiekolwiek przedstawianie stanowiska, jeżeli bym nawet wyobrażając sobie w jakiejś sprawie miał jakiś pogląd, to zapewne byłby to pogląd wyłącznie mój. A nie rozumiem, do czego pani poseł zmierza, sugerując jakieś stanowisko, czyje stanowisko. Ja panu nie sugeruję, tylko się pana pytam, kogo była ta opinia. Pan odpowiedział, że pana... Znaczy, ja generalnie jestem człowiekiem, który jeżeli już coś mówi, to raczej wyraża swoją opinię. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy uczestniczył pan w spotkaniach premiera z ministrem finansów, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czy prokuratorem generalnym? Czy w ogóle uczestniczyłem w takich spotkaniach? Tak, dokładnie. Oczywiście, nie wykluczam, że taka sytuacja mogła mieć miejsce. Byłem szefem gabinetu, a potem byłem ministrem infrastruktury i w różnych formatach spotkania premier ze swoimi ministrami odbywa. Dobrze, czy przy takich spotkaniach była omawiana kwestia zagrożeń ekonomicznych interesów państwa zorganizowaną przestępczością karnoskarbową? Jeżeli jakieś ustalenia, czy jakiekolwiek ustalenia zapadały? Również te pytania już padały wcześniej. Nie wykluczam takiej sytuacji. Jeszcze raz przypomnę rok 2008-2009. Pan poseł Smoliński bardzo wnikliwie o to pytał. Ja starałem się udzielić na to, zresztą słuszne pytanie, udzielić odpowiedzi. Rzeczywiście Polska stała u progu wielkiego światowego kryzysu gospodarczego i czymś zupełnie naturalnym było rozmawianie o zagrożeniach makroekonomicznych ze świata dla Polski. W związku z tym nie wykluczam, że takie spotkania miały miejsce, takie rozmowy miały miejsce, bo wszyscy się tym bardzo przejmowaliśmy. Słowa Bogu, udało nam się to Polskę uchronić przed kryzysem gospodarczym w takiej skali, w którym dotknął inne kraje, chociażby naszego regionu. Więc odpowiadając na to pytanie, czy takie spotkania mogły mieć miejsce? Mogły mieć miejsce. Czy mogłem w nich uczestniczyć? Mogłem uczestniczyć. Nie przypominam sobie ani stanowisk jakichkolwiek stron i tak dalej, konkretnych tematów tam podejmowanych. Proszę opisać zakres pana głównych obowiązków jako sekretarza stanu do spraw kontaktu z rządem i parlamentem w Kancelarii Prezydenta. To było organizowanie spotkań, jeżeli takie były, zapotrzebowaniu parlamentarzystów. Przypomnę, że prezydent nie jest wprost uczestnikiem procesu legislacyjnego, ma jedynie zgodnie z konstytucją inicjatywę ustawodawczą, ale prezydent Komorowski chciał być aktywnym prezydentem, w związku z tym do spotkań z parlamentarzystami w różnych formatach czasami dochodziło. Wówczas tym się zajmowałem. Jeżeli prezydent miał jakąś potrzebę skontaktowania się z kimś z rządu, jeżeli prezydent miał potrzebę otrzymania jakiejś notatki, informacji, na przykład w związku ze swoją jakąś wizytą zagraniczną, również pomagałem prezydentowi na jego polecenie tego rodzaju informacje zdobyć. A czy w trakcie prac w Kancelarii Prezydenta spotkał się pan kiedykolwiek z omawianą kwestią zagrożeń ekonomicznych interesów państwa zorganizowaną przestępczością karnoskarbową? Czy się z taką tematyką spotkałem? Czy tak? Niewykluczone, że tak, ale nie przypominam sobie czegoś takiego. A w ogóle interesował się pan takim tematem, jak problemy ekonomiczne zorganizowaną przestępczością karnoskarbową? Nie, jak już wcześniej powiedziałem, ja się nie zajmowałem tematami finansowymi ani podatkowymi. Nie czuję się ekspertem w tym względzie. Ale ekspertem, ale można czytać na ten temat, rozmawiać, przyjmować się interesem tylko w państwa. Tylko w zakresie potocznym, którego każdego z nas może to interesować, ale
W związku z tym, że ani nie jest materia, którą się zajmuję i zajmowałem, w związku z tym nigdy nie było to przedmiotem jakichś szczególnych moich zainteresowań. Rozumiem, że w ogóle na Radzie Ministrów w ogóle ten problem nie był jakoś szerzej omawiany, rozpamiętywany, analizowany? W związku z sugestią odpowiedzi wnoszę o uchylenie tego pytania. Proszę zmienić formę pytania, tak, pani poseł? Czy na jakichkolwiek spotkaniach na Radzie Ministrów zwrócił pan uwagę, czy był faktycznie ten temat bardzo mocno analizowany? Znowu jest sugestia w pytaniu, bardzo mocno. Czy były takie rozmowy na Radzie Ministrów? Nie wykluczam, było to pytanie wcześniej zadawane, nie wykluczam, że tego rodzaju tematy stawiały na Radzie Ministrów jako istotne z punktu widzenia interesów państwa. Czy często? Nie potrafię ich ani sobie przypomnieć, ale jak mówię, nie wykluczam. Czyli rozumiem, że nie było ich często. Czy były częste takie rozmowy? Jest, pani poseł, to już jest dobrze, pani kwestia, co pani rozumie. Dobrze, czy były często takie rozmowy, że faktycznie mógł pan zapamiętać konsensus takich rozmów i ewentualnie działania? Jeszcze raz powtórzę, nie wykluczam, że tego rodzaju tematy gdzieś się przewijały. Ja ich nie zarejestrowałem w swojej świadomości. No to znaczy, że faktycznie nie było ich często. Nie, to oznacza, że ich nie zarejestrowałem w swojej świadomości, pani poseł. Ale jakby były często powtarzane, to myślę, że by pan zarejestrował. Chyba każdy pani człowiek by zarejestrował. Pani poseł przecenia moją pamięć i moje zdolności absorpcyjne wiedzy. Ja oceniam ją również dosyć wysoko, żeby była jasność, ale tej akurat kwestii nie pamiętam. Czy ma pan wiedzę, aby w Kancelarii Prezydenta został opracowany jakikolwiek projekt nowelizacji prawa podatkowego dotyczący uszczelnienia systemu jego poborów? Nie mam wiedzy. Było premiera. Prezydenta. Prezydenta. Też nie mam takiej wiedzy. Odpowiadał pan za kontakty z rządem i parlamentem. I w związku z tym moje pytanie, czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy oraz konkretnie jakie projekty nowelizacyjne prawa podatkowego zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bądź z parlamentu do Kancelarii Prezydenta? Wprost o inicjatywy ustawodawcze należałoby zapytać szefa Kancelarii Prezydenta i jego służby prawne. Ja jako sekretarz stanu, jak już opisując zakres obowiązków, którym się zajmowałem, nie uczestniczyłem w przekazywaniu żadnych aktów prawnych do Sejmu. Nie miałem takich kompetencji. A czy uczestniczył pan w konsultacjach, opiniowaniu takich projektów? Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Czyli nie miał pan w ogóle nic z tym wspólnego, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przewodniczący, ustawę. Na miłość boską. No ale to proszę formułować pytanie, a nie tutaj odwoływać się do jakichś nadprzyrodzonych bytów. No staram się. No, czasami jak już ludzie nie dają rady, to może. Tak? No zadałam panu pytanie i teraz odpowiem. Proszę pan o pytanie bez tezy, bez sugerowania odpowiedzi. Czy w pana ocenie i czy pan uczestniczył, raczej ja zadałam, czy w konsultacjach, opiniowaniu, czy nie pamięta pan, rozumie, takich sytuacji, tak? Nie pamiętam sytuacji, ja bym uczestniczył w przygotowywaniu aktów prawnych w Kancelarii Prezydenta. A czy pamięta pan jakiekolwiek sugestie, żeby panu zaproponowano, żeby pan faktycznie takie konsultacje poczynił albo zaopiniował? Czy ktoś sugerował panu, żeby pan takie coś wykonał? Sugerowanie odpowiedzi. No, niekoniecznie. Czy ocenia pan, czy nie, czy ktoś czy nie panu sugerował panu albo zlecał, żeby pan faktycznie nie zlecał. Dokonał? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wszystko? Dziękuję bardzo. Przewodniczącego nie ma. Dobrze, to w takim razie przejdę do jeszcze kilku pytań. Czy rozmawiał pan z panem ministrem Parafianowiczem o problemach związanych z uszczelnianiem, szeroko rozumianym uszczelnianiem systemu podatkowego? Nie przypominam. A w szczególności podatku VAT? Nie przypominam sobie takiej rozmowy. A w ogóle rozmawiał pan z ministrem Parafianowiczem? Pan minister Parafianowicz był istotnym ministrem, wiceministrem w Ministerstwie Finansów. Zakładam, że różnego rodzaju formaty rozmów miały miejsce. Nawet jeden z bardzo nieformalnych formatów został ujawniony wskutek pewnych nagrań, o czym pan przewodniczący zapewne wie.
i mam nadzieję, że nie zmierza w tę stronę. Nie, nie. A czy z ministrem Rostowskim rozmawiał pan na temat jego odejścia z ministerstwa? Kogo odejścia? Ministra Rostowskiego, jego odejściem. Nie przypominam sobie tego odejścia. Nie przypominam sobie, chociaż nie wykluczam takiej sytuacji. Cieszę się, jestem dumny z tej znajomości, można powiedzieć nawet przyjaźni pana ministra Rostowskiego, bardzo wysoko go cenię i nie wykluczam, że przy jakichś tego rodzaju osobistych decyzjach, a dymisja jest zawsze jakąś osobistą decyzją, być może rozmawialiśmy, nie pamiętam tego. Czy po objęciu funkcji ministra transportu, tak, tu tak szeroko rozumianego, czyli odpowiadającego za transport, docierały do pana informacje, czy miał pan wiedzę w zakresie problemów z importem paliw poprzez transport drogowy, że jest znaczący wzrost, zalewani jesteśmy jako kraj, takie informacje były. Nie przypominam sobie, nie rejestruję tego rodzaju informacji ani raportów. To pytanie już wcześniej chyba gdzieś w jakiejś formule było zadawane. A inspekcja transportu drogowego informowała panu o tym, że pojawia się dużo cystern różnego rodzaju, które wjeżdżają do Polski? Nie pamiętam, abyśmy rozmawiali z GITD na temat materii przewożonej, tylko raczej GITD, które mi podlegało, zajmowało się opłatą, poborem opłat za transport, pozwoleniami na przewozy i kontrolą pojazdów. Natomiast zawartość ciężarówek... Nie chodzi mi o zawartość, chodzi mi o sam fakt, że właśnie bardzo dużo tych ciężarówek się pojawiało i właśnie w aspekcie ewentualnej kontroli co do stanu technicznego, pozwoleń, które mają na transport Polskę. Polska, nie wiem jak jest dzisiaj, ale wtedy Polacy byli największym przewoźnikiem transportowym w Europie. Ponad 400 tysięcy zarejestrowanych ciężarówek. Mam nadzieję, że jesteśmy dalej potentatem, bo to był w Europie. Chociaż tam coś się złego chyba w ostatnim czasie dla polskich kierowców wydarzyło w tym względzie. Ten czas pracy i tak dalej, pracownicy delegowani, ale już nie będę wchodził w meritum spraw. Wtedy to był obszar mojego zainteresowania. Mówię, fracht nie był analizowany. A może pan jeszcze wyjaśnić kwestię tych notatek, tak? No bo rozumiem, że tych notatek z tych spotkań, którym pan przewodniczył, było więcej, to jest oczywiste. Dlaczego informacja szła do wiadomości oprócz ministra, czy wiceministra, tutaj w tym wypadku podsekretarza stanu, do pani Renaty Haider, gabinet polityczny ministra finansów? Może taka była prośba ze strony Ministerstwa Finansów. Trzeba byłoby zapytać Ministerstwo Finansów, bo kto podawał rozdzielnik do rozsyłania tej notatki, ale nie widzę w tym nic dziwnego. Gabinety polityczne... Myślę, że rozdzielnik to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. My zawsze zakładam, że teraz jest podobnie, że się pyta, komu należy daną korespondencję wysłać. Niewykluczone, panie pośle, wychodząc jakby dalej, że być może to były osoby obecne na spotkaniu Komisji Uzgodnieniowej ze strony resortu. Być może w związku z tym one również otrzymały notatkę po tym spotkaniu. A czy jeszcze wracając do Komisji Przyjazne Państwo, czy miał pan wiedzę, że w posiedzeniach tej komisji... Ale rzeczywiście, sekundeczkę, panie przewodniczący. Pismo przewodnie do tego, zwracam uwagę, jest Ministerstwa Finansów. To Ministerstwo Finansów wewnętrznie ten rozdzielnik szykowało, a nie kancelaria premiera. Jak pan spojrzy na notatkę, jest podpis, zdaje się, dyrektora, jeżeli dobrze rozpoznaję, dyrektora Jajko, Departament Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa, a pismo przewodnie do tego jest Ministerstwa Finansów. Więc ja nie wiem, to już należy zapytać kogoś w Ministerstwie Finansów. Dobrze. Dziękuję za wyjaśnienie, rzeczywiście ma pan rację. Natomiast to też nie zmienia sytuacji, dlaczego pani Haider to miała dostać, ale to już... Ale jeśli pan przewodniczący pozwoli, pragmatyka pracy rządu jest taka, zresztą szefowie gabinetów politycznych są we wszystkich resortach. Teraz zdaje się chyba też są gabinety polityczne.
i one uczestniczą w pracach ministrów, pomagają im swoją pomocą i tak dalej, więc nie ma nic dziwnego, że te gabinety polityczne są o pewnych rzeczach, których mogą być z punktu widzenia ministra istotne. No to zwłaszcza, jak już co już ustaliliśmy, to nie jest żadna tajemna wiedza, te notatki z tego, więc ja wcale mnie to nie dziwi, że w różnych resortach gabinety polityczne są o czymś informowane. No do tej pory to muszę przyznać, że nie bardzo wiedzieliśmy, że pani Renata Haider w ramach gabinetu politycznego funkcjonowała. To była no to już nie do mnie pytanie. Funkcja społeczna. Czy miał pan wiedzę, że w posiedzeniach komisji przyjazne państwo uczestniczą różnego rodzaju, myśmy to już trochę próbowali tego dotknąć, ale uczestniczyło bardzo wiele podmiotów od Lewiatana i firmy doradcze, KPMG, Związek Firm Deweloperskich, PWC, Baker McKenzie, Izba Radców Prawnych i tak dalej. I oni często byli wnioskodawcami różnego rodzaju rozwiązań. Czy pan też tą propozycję, pan tą wiedzę też miał, że tak uczestniczą takie osoby w tych posiedzeniach? Bo taką formułę pan przewodniczący Palikot przyjął, że zapraszał różne osoby. No, to jest suwerenne prawo parlamentu i parlamentarzystów zapraszać. No, czy pan tą wiedzę miał, że brały ja przypominam sobie, że my akurat taki spis, który pan teraz wymienił, w jakiś sobie zarejestrował, ale nie wykluczam, że mogłem mieć świadomość, że uczestniczą jakieś przedstawiciele strony społecznej, to się nazywa, tak? Przedstawiciele organizacji pozarządowych. Nie ma w tym ani nic kontrowersyjnego, ani złego. To wiedza z przeglądu sejmowego, ukazało się taki artykuł, studium przypadku i tam między innymi zostały podane te nazwy. To najlepiej byłoby zaprosić Palikota, jego zapytać. Ja pytam się tylko, czy pan miał wiedzę, nic poza tym. Dlaczego on ich zaprosił? Czy pan miał wiedzę? Nie wykluczam, że gdzieś to wpływ z tyłu głowy gdzieś wpływ na proces właśnie decyzyjny z pana strony? A to już odrębne rzeczy, właśnie. Panie przewodniczący. Czy pan miał wiedzę? Czy ktoś uczestniczy w jakichś posiedzeniach, wcale nie oznacza, że ma jakiś wpływ, a już w ogóle decydujący. A więc to jest odrębna rzecz. Nie mówię o decydującym, inicjujący. I czy brał pan to pod uwagę przy ocenie tych propozycji? No bo w końcu nie wykluczam, że gdzieś to w świadomości mogło być, tak? A czy też na tych posiedzeniach zespołu, tak? No bo nie wiem, jak to nazwać, tak? No, jakiś zespół? No, ja to nazywam komisją uzgodnieniową i prawdopodobnie taki był taki. Czy też rozmawialiście na ten temat przy tych uzgodnieniach? Nie przypominam sobie takich rzeczy, ale nie wykluczam, że Palikot mógł używać argumentów, że strona społeczna, jakieś organizacje pozarządowe w jakiejś sprawie proponują takie albo inne rozwiązania, tym bardziej, że on jakby to powiedzieć, no był bardzo aktywnym i dumnym przewodniczącym, jeżeli tak można nazwać, tej komisji. I zdaje się, że chwalił się tym, czy poczytał sobie jako plus, zresztą nie ma z tym nic dziwnego, że zapraszał przedstawicieli organizacji pozarządowych. A już kogo, to już pytanie do niego. To ja chyba mam wszystkie pytania, wyczerpałem swój zakres. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan przewodniczący Parda, proszę. Jeszcze tylko do pytania. Czy pan miał umocowanie od premiera, żeby być przewodniczącym tej komisji uzgodnieniowej, czy jak to wyglądało? No z mocy uchwały Rady Ministrów zajmował się współpracą sekretarz do spraw parlamentarnych. Z podległości Departamentu Spraw Parlamentarnych te sprawy podlegały mnie. Mhm. Czy w takim razie miał też pan jakiś zastępców podczas tej komisji? Nie, zdaje się, że nie. Zresztą nikt mnie nie zastępował w funkcji szefa, znaczy nadzorującego departamentu, bo to nie był szef, nadzorującego departamentu. Tak. Nie miałem zastępców jako sekretarz stanu. W tej notatce, którą też otrzymałem niedawno, można przeczytać, że posiedzeniu przewodniczył między innymi Sławomir Nowak. Pytanie, kto jeszcze mógł przewodniczyć tym posiedzeniom? Nie przypominam sobie takiej sytuacji, między innymi. Czy tak jest zapisane w tej notatce, którą otrzymaliśmy? A może tam chodzi do słowa M i N, że nie chodzi o między innymi, tylko o ministra. Może. I to jest skrót minister Sławomir Nowak. No chyba nawet na pewno, panie pośle, bo dobrze, okay. Między innymi byłaby kropeczka między M i N, a tu jest po min kropka. Dobrze. Czyli niedopatrzenie rzeczywiście ksero. Dziękuję, panie przewodniczący. Otrzymać pomocną dłoń z Gdyni to jest proszę naprawdę uprzejmie. Dla mnie duża sprawa. Czyli okej, czyli pan był tą jedyną osobą i w związku z tym jakby to kolejne pytanie się pojawia, właśnie chciałem rozwiać ewentualne wątpliwości. Wiemy, że pani Chojna-Duch twierdziła, że pan jest tą osobą decyzyjną, tak przynajmniej zeznała.
Ale z drugiej strony pojawiają się te zeznania pani Renaty Heider, która no, stwierdza, że współpracownicy notowali uwagi, Nowak mówił, co wpisać. Czy w takim razie pan dyktował te protokoły? Jakby, czy jak proces i te notatki? To jest wypowiedź pani minister Chojny-Duchta. Nie, to jest wypowiedź pani Renaty Heider, która stwierdziła, że współpracownicy notowali uwagi, Nowak mówił, co wpisać. Trudno mi to skomentować, zwłaszcza, że nie powinienem tego komentować. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Znaczy nie ma pan komentować, tylko czy właśnie pan rzeczywiście mówił, co wpisać do tych protokołów? Był tą osobą decyzyjną, czy... Do tych protokołów? Do tych notatek, tak. Tutaj jest decyzja u projektu ustawy, tak. Znaczy zakładam, że a być może to jest tak rozumieć należy ową wypowiedź, że ktoś musiał podsumować, jak się strony, czy się strony zgadzają, czy nie zgadzają. To wtedy ktoś musi sformułować wniosek. Znaczy, czy tu się zgadzamy? Zgadzamy. To rozumiem, że decyzja, czy rekomendacja, tak to nazwijmy, jest taka i ta albo taka. No, tylko tak to należy rozumieć. Dobrze, to no, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Murdzak? Nie ma pytań. Pan poseł Konwiński w tej turze? Tak, krótko, bo jedno z pytań koleżanki, zdaje się, było takie, czy Kancelaria Prezydenta przedstawiała jakieś inicjatywy uszczelniające system podatkowy, a czy w okresie, kiedy był pan szefem gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska do 2009 roku, tak, czy Kancelaria Prezydenta przedstawiała jakieś projekty ustaw sejmowych, ustaw, które by uszczelniały system podatkowy? Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nie, raczej na pewno ich nie było. W tej poprzedniej turze mówiłem o związkach pani Chojny-Duch z doradcą podatkowym panem Pomorskim, ale jest też notatka, którą ma komisja, która już była prezentowana przy wielu okazjach. Ona, krótko mówiąc, mówi o tym, że odbyło się spotkanie z panem profesorem Modzelewskim, członkiem dziś, przypomnę, członkiem Rady Programowej PiS, i po tym spotkaniu pani Chojna-Duch de facto poleca wpisać zapisy, z którymi przyszedł, o które występował do jednej z ustaw pan profesor Modzelewski. Ja fragment tej notatki odczytam, ona jest bardzo krótka. W nawiązaniu do spotkania z panem profesorem, to jest notatka pani Majszczyk do pani Chojny-Duch, w nawiązaniu do spotkania z panem profesorem doktorem habilitowanym Witoldem Modzelewskim, które miało miejsce u pani minister w dniu 16 maja bieżącego roku, oraz poleceniem pani minister, aby w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uwzględnić propozycję pana profesora dotyczącą magazynów konsygnacyjnych, Departament PT przedkłada w załączeniu propozycję nowego zapisu artykułu 12a z uprzejmą prośbą o jego akceptację. I jest słynne słowo akceptuję, podpis Elżbieta Chojna-Duch. Czy pan miał wiedzę o takich bliskich relacjach jeszcze z innym doradcą podatkowym, no, dość znanym w przeciwieństwie pewnie do pana Pomorskiego i pani minister Chojny-Duch? Nie, nie miałem takiej wiedzy. No dzisiaj ten stan wiedzy jest trochę szerszy, można powiedzieć, ale on jest stanem wiedzy na dzisiaj. Wiem, że pani minister Chojna-Duch bardzo blisko współpracuje z... Zresztą chyba mają wspólną kancelarię prawną i między innymi zajmują się zwrotami VAT-u od Skarbu Państwa na dzień dzisiejszy, więc wiem, że taka sytuacja dzisiaj ma miejsce, ale wtedy nie miałem takiej wiedzy. To nie jedyny przykład takich bliskich związków z innym środowiskiem. Można się trochę dziwić, no bo była ministrem jednak w rządzie PO-PSL, ale w 2006 roku... Z rekomendacji PSL. Tak, w 2006 roku, kiedy... Wtedy ówczesna partia rządząca miała problemy z subwencją i było kwestionowane jej rozliczenie finansów kampanii wyborczej. W dokumentach Sądu Najwyższego znajduje się obszerna dokumentacja w takim sporze, który się toczył między innymi właśnie z partią PiS. I tutaj mamy też opinię sporządzoną przez panią profesor Elżbietę Chojny-Duch, której przedmiotem była konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania finansowania działalności partii politycznych w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdania finansowego partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz wydatków poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego za 2006 rok. Czy państwo, kiedy była powoływana pani Elżbieta Chojna-Duch na wiceministra finansów, mieliście świadomość tak bliskich związków jej z ówczesną partią opozycyjną? Ja nie miałem takiej świadomości. Należałoby to pytanie zadać ewentualnie panu ministrowi Rostowskiemu. Sam kontakt z partią opozycyjną nie jest jeszcze czymś takim dyskryminującym. No, kiedyś takie czasy były, że to jeszcze
nie można było normalnie rozmawiać również z opozycją. A więc tu bym się nie doszukiwał jakiegoś szczególnej takiej dyskredytującej sytuacji, ale jeśli chodzi o to, czy stan wiedzy, czy ktoś wiedział o tych związkach, tych albo innych, no to już jest pytanie do osób, które występowały o nominację. Występował o nominację pan minister Rostowski. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pani poseł? Nie. Czy pan poseł? Czy jeszcze ktoś z państwa posłów? Czy może świadek w trybie wolnej wypowiedzi jeszcze chciałby coś dodać? Nie, bardzo dziękuję za spotkanie. Muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony kulturą spotkania. No proszę, to nie pierwszy świadek. Pan poseł Konwicki ma odrębne zdanie, ale... Który nam prawi takie komplementy. Po sporządzeniu protokołu przesłuchania poinformujemy o terminie, w którym będzie mógł pan go podpisać. Na tym kończymy ten punkt porządku dziennego. Bardzo dziękuję za przybycie. Ja już jestem wolny. Dziękujemy właśnie na państwu. Na jakiś czas. I zamykam obrady komisji. Yeah.